Witamy bardzo serdecznie. Kontynuujemy Obcego. Akt drugi po bardzo długiej przerwie, aż za długiej jak na system, którego nie znam i jak na jednostrzał, powiedzmy. Bo w październiku wydaliśmy wtedy. No. I przygotowywałem się dwa dni do tego, dzisiaj za długa przerwa. Przez Nikasa. Trochę tak. Żadnego przepraszam. Przez kogoś musi być. Tak, weź po sobie pójdzie. Na pewno jest to co? Ja wiem wcześniej? Tak. Uważam, że tam. Co, straciłeś tak, nie, nie. Straciłeś Obcego w środku? Na stówę. Już nie masz na karcie? nie powinien być zainfekowany. Dobrze. Słuchajcie, wstępik będzie miał, będę ja wam przedstawię. Można powiedzieć tą pierwszą sesję, dobra? Tak. Co się działo? Obejrzałem całą, wszystko wypisałem. Aha! Jako, że otworzyłem, w międzyczasie dotarło do mnie i otworzyłem podręcznik Aliena. Ładny. Tak, tak. Szajny. To dostałem jeszcze do tego dwa zestawy. Kostek, Karol, daję ci je dzisiaj do rzucania. Jesteś kapitanem, więc to jest dzisiaj takimi. Czarne są normalne, żółte są stresowe. Okej. No. Ładne są. Dobrze. Chodźcie do posłuchajcie w takim razie, co wam przygotowałem, co było podsumowanie. Zanim przejdziemy sobie do aktu drugiego, no to jeszcze troszkę. Jesteście kosmicznymi przewoźnikami. I lecieliście na świat Satera z cennym ładunkiem. Na zlecenie korporacji Weyland Yutani. Czyste jesteście na zlecenie tej korporacji. I podczas waszego kryosnu matka zmieniła kurs, gdyż odebrała sygnał SOS. Natrafiliście na statek Widmo, który zdecydowaliście się zbadać, wchodząc na pokład. Po wejściu po podłączeniu pępowiny, tam od razu natrafiliście na zwłoki bez głowy, przy śluzie po drugiej stronie. Ktoś, wydaje się wam, że popełnił samobójstwo, strzałem w głowę. Ze strzelby, strzelbę zabrał Wilson. Okazało się, że statek to jest zaginiony 70 lat temu Kronos, statek badawczy, o którym wam trochę więcej powiedział Wilson. Udaliście się potem od razu do reaktora, gdzie obudziliście humanoidalnego, obcego przedstawiciela wrogiego gatunku, który bardzo agresywnie się na was rzucił. Zdołaliście go jednak permanentnie powstrzymać, a konkretnie zrobił to Wilson, odstrzeliwując mu z bliska napuchnięty łeb tą znalezioną strzelbą. Bardzo ryzykowny manewr, ale tak, się opłacił. Trochę ale się opłacił. Ale dzięki temu, kapitanie, że przytrzymałeś. No właśnie. Tak, dokładnie, dzięki temu. No tam, że troszkę panikował, nie będę nic mówił. No, tak było hasty trochę. Następnie od razu sprawdziliście zbrojownię. Jak się okazało, coś tutaj biega, kierunek zbrojownia. I stamtąd, Fred, zabrałeś karabin pulsacyjny. A Wilson zabrałeś dodatkową amunicję do strzelby. Sprawdziliście potem mostek, skąd Davis zabrała siekierę. Tak. Ale nie udało się uzyskać żadnych informacji z komputerów, ponieważ nie było zasilania. Kapitan, z pomocą Wilsona dostaliście się obaj do pokoju z matką, lecz nie zdołaliście jej uruchomić. Także z powodu braku zasilania. Następnie była wizyta w apartamencie. Było tam prześcieradło z krwią, nielegalne stymulanty zabrane przez kapitana Millera, wejście do prywatnej trzyosobowej kapsuły, znaleźliście, ale zabezpieczonej kodem. Był także safe w ścianie, który został otwarty przez Wilsona. W środku znalazł się zakodowany tablet na stosie gotówki. Gotówkę zostawiliście, tabletu nie udało się odpalić. Mamy jeszcze dwie próby. Laboratorium medyczne następnie, to były dwa łóżka Paulinga, czyli takie te z Prometeusza, takie do leczenia i przeprowadzenia operacji. Dwa słoje z martwymi, obcymi stworzeniami przypominającymi kotogady. I takie samo właśnie stworzenie potem wyszło z jednego członka załogi. Ale były także czarne jajopodobne obiekty, sześć strzykawek o nieznanym przeznaczeniu. I ty je chyba zabrałeś, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że tak. No.
Davis, znalazłaś sporo stymulantów, takich jak środki przeciwbólowe, z czego od razu zażyłaś środek przeciwsenny. Laboratorium naukowe 1 to było urządzenie do dekontaminacji z wsadzonym cylindrem. W podobnym wcześniej ty znalazłeś szklane pojemniki z czarnym płynem. Podłoga w tym laboratorium naukowym 1 była pełna czarnej mazi i takich samych grzybojaj, to widzieliście wcześniej. Dla bezpieczeństwa zasławaliście drzwi od zewnątrz, zostawiając na podłodze w czarnej mazi tajemniczą kartę dostępu o niewiadomym zastosowaniu. I Spaw ma uśmiechniętą buźkę jako popisówkę Freda. Laboratorium naukowe 2 było całe zwęglone, beczka po ładunku łatwopalnym, spalone zwłoki o wyciągniętych nieludzkich ramionach, prawdopodobnie nie należały do człowieka. Drzwi do sali kryogenicznej miały ślady po wbijanej siekierze. Jako że były zamknięte, Fred zaczął je przepalać. Poszło ci tak dobrze, że już nie musisz rzucać na przepalanie drzwi na pokładzie Kronosa. I to chyba masz zapisane nawet właśnie. W środku były pokryte szronem kapsuły z częścią załogi, lecz nie obudziliście ich z powodu nieuruchomionych systemów podtrzymywania życia. Było za zimno, nie było tlenu i postanowiliście wrócić na swój statek, zaspawając wcześniej tę salę kryogeniczną, żeby jak się obudzą, żeby nie mogli wyjść. Wiadomo. Dla ich bezpieczeństwa własne. Na waszym statku włączył się tryb autodestrukcji, którego nie byliście w stanie wyłączyć. Nawet Wilson. Fred, Wilson i kapitan Miller uciekliście na Kronosa, a Lena bohatersko odleciała Montero na bezpieczną odległość i wróciła stokrotką na Kronosa, a właściwie na początek tylko w pobliże Kronosa. Po 8 minutach paniki, mimo wszystkich prób anulowania, wasz statek uległ samozniszczeniu. Razem oczywiście z bardzo cennym ładunkiem. Hel 3. Tak. Po tych wydarzeniach zdecydowaliście się w końcu uruchomić reaktor Kronosa, gdy Lena Davis przez kilka godzin była zamknięta w stokrotce z zapasem alkoholu i innych środków uderzających. Nie wiem, jak ty to zniosłaś. Po włączeniu zasilania matka Kronosa otworzyła automatycznie kriokabiny z resztą załogi. Problem pojawił się, gdy nie spadało stężenie dwutlenku węgla. Skierowaliście resztki tlenu do sali z kabinami, by budząca się załoga nie udusiła się w zaspawanym pomieszczeniu. Fred, wszedłeś do maszyny filtrującej powietrze sam, by wymienić filtry. Zrobiłeś to bardzo szybko, lecz zobaczyłeś, że w szybie wentylacyjne są popękane i puste czarne jaja. Tak było. Pamiętasz? Lena dołączyła do was w końcu całkowicie odstresowana. Na pokładzie kryogenicznym spotkaliście piątkę otumanionych długim snem członków załogi. Dwóch wąsatych mężczyzn, bardzo niską kobietę w koszulce na ramionczka, starszego, brodatego, siwego w okularach mężczyznę, którym się okazał kapitan Jones, i jeszcze jedną kobietę w wieku około 40 lat. Postanowiliście pomóc im dojść do siebie, mimo bałaganu w gabinecie lekarskim. Jeden mężczyzna, Cooper, którego załoga Kronosa błędnie wskazała pewnie przez otumanienie jako lekarza, skarżył się na bóle głowy, a krew leciała mu z nosa i ucha. Zaczął mamrotać i rzucać się w drgawkach po pomieszczeniu. Gdy wypadły mu gałki oczne i pękła głowa, ponieważ takie rzeczy się zdarzają w kosmosie, Nikos, wyszedł z niej biały, bezoki stwór, którego widzieliście wcześniej w słojach. Były dwa martwe. Rozpoczęła się strzelanina i walka z nowo narodzonym obcym. Lena rozpoczęła się od odpalenia miotacza ognia, lecz stworzenie nieco spopielone tylko, co pamiętasz? Nieco tylko spopielone, skoczyło na kryokomorę i skoczyło następnie na Wilsona. Ten jednak zasłonił się bezbronną, niską kobietą z załogi Kronosa. Stworzenie rozerwało jej arterię nogi, zalewając podłogę krwią kobiety. Miller, wtedy nacisnąłeś spust z karabinu, nie patrząc w co strzelasz, i na miazgę rozstrzeliłeś małe stworzenie, ale także wykrwawiającą się kobietę. Słabo. I tak, tak mogło być. Tak. I tak nie, zakończyliśmy, słuchajcie, tak pierwszy akt. I rozpoczynacie z kostkami stresowymi, które mieliście na sam koniec. I to jest, Nikos, bardzo proszę, 6. No,
Jak miło. Dzieran, dla ciebie są trzy. Cztery. Za tą akcję. Za tą akcję na koniec. Mhm. Ja zapisałem sobie. Szymon, jako że była to akcja na koniec, ty masz jakieś stresowe przy sobie? Nie. Nie. Ja za zasłonięcie się dostaję stresa. A, za zasłonięcie się widzisz, dobra. I to jest dla Szymona? To już nie wiem. Ile masz w końcu? Cztery. Czyli dobrze masz. I Karol dla ciebie jest 5. Tak, ja weź. Słuchajcie, jakby co? Kolejne macie, zostawiam wam tutaj. Dobra, nie przynajmniej ładne są. Co jest? Zostaje mi, że biorę kostkę. Już gubiłeś kostkę. Tak, dobrze zaczęliśmy grać. Jak to było z tymi, to się... A szóstki są. Tak, to jest... Chyba takie same jak te, tylko tu jest jedynka, a tu są... Patrz, jak nie wygląda dobrze. Dobra, przypomnieliśmy sobie szybko zasady. Ja wam jeszcze pokażę. Aha, słuchajcie, rozdaję wam przedmioty, które wy mieliście. I na pewno mi okazję to też co więcej, tak jak powiedziałem, weźcie sobie to, co powinno być tam w waszym wyposażeniu. Wiem, że dzielam jako strzelbę. Ty miałeś pulsacyjny, strzelba pompkowa jest. Kanister paliwa do miotacza ognia, ty miałeś. Ja nie wiem, czy ten, nie wiem, czy tobie nie oddawałem ostatecznie tego pistoletu. Tak. Karabinu. No, a ja nie byłem karabinu. Pistolet, magazyn. Tak, lepiej strzelałeś, nie? Kto miał ty miałeś palnik. Mhm. Kto miał gwoździarkę? Chyba też ten. Tak, gwoździarkę ja miałem też. Ja miałem wykrywacz ruchu. Karol, ty miałeś ten karabin? Tak. Jeden, to pasz, daj nam, daj się karcie. Są jakieś kickstarterowe bonusy? To miał zestaw chirurgiczny. Aha. Fajnie. To miał zestaw chirurgiczny. Pump action shotgun. Nie ma. Tak, są staty z listą. $1200 kosztuje taki karabin. Zajebiste. Miotacz, nie, bolt gun, ty miał ten ja. Do... Gwoździarkę, tak? Gwoździarkę, proszę bardzo. Ktoś jeszcze miał gwoździarkę? Nie. Tak myślałem właśnie, co to... Ja miałem miotacz ognia M204. Proszę. To tamtą kartkę masz out. I ten uchwyt o ten 16. Zwykły pistolet? Tutaj. Upper receiver. Mhm. Mhm. Zestaw chirurgiczny, tego nie pamiętam, kto miał. Oj, nie wiem. Nie, czy nie Szymon, bo ma najwięcej medycyny. Dobrze, i po apteczce. Tak, no takich zwykłych przedmiotów już nie ma. Jak masz zestaw chirurgiczny, to się zaszli, Szymon. I Szymon, na pewno masz siekierę. Tak. Która też będzie miała 3 obrażeń. Czy ktoś ma jeszcze jakąś broń, której nie ma karty? Chyba nie. No siekierę. No to, wiesz co, już myślałem, że w podręczniku głównym dodadzą tą siekierę, wiesz? Mogli. Nie dodali jej, no. Napisz do autoru. Tam żeśmy ustalili chyba, że obrażenia 3 po prostu. Tak, siekiery w kosmosie jest dziwne. Słuchajcie, to i karty inicjatywy też. A, mam takie, no. Fajnie. Premia to było co? Co? Premia przy broni to było co? Ile kostek dodatkowych rzucasz na trafienie? Pomysł. No. O. Na się, na sobie. Podoba mi się. Co bym się taki tylko coś przesunął? Ej, zacznie laptop tak hasuje? No, wiesz, no, niestety, no. No, niestety. No, niestety, tak. No, redukcja szumu włączona, z tego tak nie słychać. W nagraniu. A, okej. No, ale już co wyłączam. Technologia redukcja szumu w laptopie. Jak w tym. Tak. A, dobra. Okej, okay, ja będę chciał jeszcze od was. Dobrze byłoby odsapnąć. Rzut. Co nie, kurde, będzie co teraz czas na to. Będzie na pewno o czym rozmawiać. Wytrzymałość jest, dobra. Na to bym chciał od ciebie rzut. Z tymi. Tak, z tymi ze stresowymi, to wszystkie. Kurde, jak to było z tą stresową? Czy to... No mam jedną porażkę i mam sukces. Właśnie a, nie, jedynka bo... z szóstką, czy się ten... Znoszą. Czy to się... Na zwykłych na pewno nie. Graliśmy tak, że się nie znosiły. I teraz powinienem rzucić K6 plus 4. Co mi weszło na stresie. Nie, ale nie chcę tutaj, nie chcę tutaj paniki u ciebie. Okay. Czy była szóstka? Była szóstka. Była. Samo. No. To samo. Też miałeś zdrowie. Wytrzymałość, tak.
Czyli siła, czyli dwiema rzucam. Tak. Plus czarna. Tak. Bubno. Dobra. Kawron. Na co to? Na wytrzymałość. Wytrzymałość 2 i 4. Ile masz stresowych? 5. O kurde. Nie chcę zabrać na sobie skawinę, by piekłać. Coś takiego. Ja miałem teraz. O, nie ma, nie ma jedynki na stresowych. Jest jedna szóstka, idealnie. Znajdą nas tutaj, umarli zatruci czadem, wiesz, w czasie sesji, tak? Czadem, z kozy. No, Nikos, który już kabuł miał zdiagnozę, jak się objawy zatrucia czadem, nie? Nikos? Jest tak. Najlżejszy, mogłoby go najszybciej klepnąć i wiesz, nie miałby kiedy. Najniższą osobę by najwolniej. Najwyższy, no tak, najwyższa najdłużej, bo tak jest cięższe powietrze. Jest to bardziej ta jedynka, znaczy, że nie możesz forsować, nie? Ale na co rzucić? Na wytrzymałość. Po co? Nie. Tylko kozioł no, sprawdzał system. Nie jest sobie interes. Co i tak patrzy na te kostki? Co? Jajce. Idę. Ale to nie jest jakaś duża różnica dzieram. Myślę, żeby się równomiernie rozchodziło. To nie jest jak dwutlenek węgla. Dobra. No czat nie utrzymałby się przy podłodze tak jak dwutlenek węgla. Aha, Karol, mam dla ciebie 14, ile? 16, 18? Jeszcze, no. Aha, dobrze. Nie, a, no, nie, dobra, więcej. Węgiel ma ile? 14, tlen ma 16. To już dobrze, no to jest różnica. Na prywatny komunikator. Dokładnie, na swoje PDA. Dobra. Dobra, słuchajcie, i dalej. Agendy z pierwszego wykonaliście, możecie je sobie zatrzymać póki co i w nagrodę dostaliście po jednym punkcie fabuły. Tak? To oznacza, że macie jeden sukces gwarantowany, czyli po prostu dodajemy jeden sukces do waszego rzutu. Porzucie, może być porzucie nawet, więc jest to bardzo, bardzo cool rzecz. dostajecie po nowej agendzie ode mnie. Ale to jest jednorazowy użytku, tak? Ten punkt? Mhm. No niestety. Wilson, akt drugi. Davis, akt drugi. Kapitan Miller. Byron. Proszę. Tak jest. Dobrze. Masz, żeby sobie wymienić swoje androidyczne baterie? Tak? Może. Popuścić swojej białej krwi. Przedmioty osobiste dostaliście, wyposażenie też dostaliście, nowe agendy dostaliście, rzeczy jako zdrowie. Ktoś inny ma wszystko, imię, literkę F. Wszystko mam wpisane, proszę. Tyle, ile macie zdrowia. W ogóle to niesamowite, że my przeszliśmy cały tamten akt w ogóle nic nie tracąc. Nikomu się nic nie stało. To prawda. Czasami było to szczęście. My mamy karabiny, a to tylko jakieś stworzonka z kosmosu. Czegoś tu bardzo. Całe szczęście, że po prostu ktoś stał obok ciebie, bo mogłeś się zasłonić. Słuchaj, to była bohaterka. To była bohaterką. Nie mają zapamiętać. Tak, dostanie plakietkę na ścianie. Poza tym wiesz, to był chaos, kto widział, co się dzieje. A, jest pan. Okej. Czy jakieś pytania? Ile ty masz życia? Wow. Nie, on jest silnym ładowniczym. Co ładowniczym? Dwa. No, to jest nie, dzieram. Ty udajesz, że masz dwa. Protokół mówi ci, że masz dwa. Tak, na szkoleniu wskazali. Symulacja obrażeń ludzkich. Jest ustawiona na dokładnie. Aha, słuchajcie, i minie kilka godzin, więc zróbmy sobie tak, że jedną kostkę stresu możecie sobie odrzucić po tym czasie, ale nie wszystko. No jedną. Bo jednak, słuchaj, nie byłeś w aż tak bezpiecznym miejscu, no. Jeżeli się... Pamiętajcie, możesz się na przykład pójść i zamknąć się na kilka minut gdzieś, nie wiem, w kiblu czy coś i po prostu dojść do siebie. Ale póki co... A kilka minut wystarczy? Od między 5 a 10 minut, żeby jedną kostkę usunąć. Jedną kostkę, no. Jak wypijesz kawę i zapalisz papierosa, to 3 minuty. Przepraszam, ale zobacz na Lenę. Ile masz stresu? Jeden. Nie, właśnie odejmujesz teraz jeden. A ty nie wcale. No. To jest sposób na stres.
A z drugiej strony to mi weszło parę rzutów wtedy. No, dzięki czym, temu. Czyli no miałem czym rzucać. Nie? Ale trzy to jeszcze nie jest tragedia, znaczy Nikosa. Teraz? No. Czyli statystycznie co drugi rzut musi ci wchodzić jedynka. Ale musi też wchodzić szóstka. Chłopaki... Wiemy, że w RPG-ach statystyka to dziwka. No, no. Po kilku godzinach na Kronosie udało się wam nieco otrząsnąć z szoku, gdyż ten stres mocno was wciąż trzyma. Większość z was przynajmniej. Załoga Kronosa doszła do siebie. Rozpoczynamy, kiedy siedzicie no, z resztą załogi już teraz, tylko trzema osobami. Z kapitanem Kronosa, Jonesem. Jest to mężczyzna zbliżający się do 50. Mimo, że on teraz jest kapitanem, nie jesteście pewni do końca co do jego zdolności przywódczych. Jest z wami także Flynn, młodszy oficer medyczny o wręcz żałosnych wąsach. Jest Clayton, 40-letnia agentka firmy o blond włosach. Więc kapitan mniej więcej mówi, co się stało. Kiedy już wróciła mu pamięć, mniej więcej. Żony, Karol. Żony, nie ten. Mogę zapauzować jak coś. Koronawirus? Tak, tak. Nie, coś z Chin. No, kudus z AliExpressa. Dobra. Kapitan siedzi. Wylądowaliśmy na LV-1113 w układzie Dragonis, na Konis 26. Zbadać pewne starożytne, obce ruiny. Tu od razu się wtrąca agentka. To była mi tylko misja archeologiczna, oczywiście. 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 Jak mówiłem, nasza grupa badawcza miała zebrać ważne artefakty, co udało się. Były to ampuły obcego pochodzenia, cylindryczne pojemniki, zbiorniki dużej całkiem wielkości. Okazało się potem po badaniu, że zawierają nieznany nauce wirus. Kilku członków mojej załogi zostało zakażonych, co doprowadziło do powstania w ich organizmach obcej formy i formy życia. No, przebiegło to tak samo jak końcowy etap, przebiegło tak samo jak widzicie to, co się stało z Cooperem, z naszym oficerem naukowym. Na szczęście reszta naszej załogi badawczej, w tym także Flynn, udało mi się stworzyć szczepionkę, którą wszystkim podaliśmy. Dziwię się tylko, dlaczego jednak Flynn zakończył w taki sposób jak poprzedni. Nie Flynn, tylko Cooper. Jeszcze mi się myli. Mamy więcej szczepionek, są w laboratorium, więc dobrze by było też na wszelki wypadek, żebyście z nich skorzystali. Ty wiesz oczywiście, że masz przy sobie strzykawki, które on określił. Czyli okazuje się, że są szczepionkami. Chociaż możesz być z ruchu antyszczepionkowców i to nie wierzy, ale to jest no tak. Twój wybór już. Jako mamy pewność, że działają, skoro nie nam zadziałało. Nam nic się nie dzieje. Nie wiem, co się stało z Cooperem. Flynn mówi bardzo możliwe, że no, na jego organizm po prostu nikt nie zadziałało. Mógł go określić skuteczność szczepionki na jakieś 95%. Jak się przenosi ten wirus? Z tego, co nam się udało dowiedzieć, przenosi się poprzez pyłki, zarodniki wychodzące z małych jaj czarnych purchawek, które rosły na LV-1113. To mówiłeś, że gdzie widziałeś pęknięte? Szybie. Służącym do? Dostarczania powietrza do tego pomieszczenia. I wszystkich innych. I wszystkich innych na statku. Ja myślę, że może weźmy to... Szlak. Może... Myślicie, że szczepionka pomoże po? Od kiedy ty się znasz na szczepionkach? Ty jesteś lekarzem? Spróbujmy. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od Wilsona. Nie dostanie zwarcia od tego? Nie? Uważam, że powinni panowie wziąć szczepionkę, znaczy państwo, tak jak szybko jest to możliwe. Nie ma co zwlekać. No, nie wiadomo, czy zadziała. Może Cooper rzeczywiście wziął ją za późno. Ale jeżeli pan znalazł
jaja w szybie, a były nietknięte? Były popękane. Jest możliwe, że zarodniki już są w powietrzu. Nie wiadomo, czy przeszły przez filtry. Widzę, przypominam, że te filtry, które były popsute, nie działały na początku. Jak to wymieniliśmy? Potem wymieniłeś. Jak zobaczyły, tam też jest popękane. Dobra, to spróbujemy z tą szczepionką. Ja z Państwem pójdę pokazać, gdzie mamy szczepionki i Państwo je zaaplikują. Nie trzeba, mamy je tutaj. Ma Pan je ze sobą? Tak, tak. Zbadaliśmy cały statek. Po prostu uznaliśmy, że są to pewnie próbki, które warto zabrać ze sobą, w razie gdybyśmy musieli odholować statek. Nie, to nie są próbki, to są szczepionki stworzone przez zespół badawczy. Zanim to wszystko się stało. Mam je tutaj. Jeżeli tak, to jest to. Dobra, ale widzieliśmy też, że badaliście same organizmy tych obcych. Te dwa, które są w laboratorium, musieliśmy zabić członków załogi, żeby usunąć je z nich. Znaczy, nie przeżyli. To jest różnica. Mhm. Ale czegoś ciekawego się dowiedzieliście? Jak zabić to cholerstwo, poza tym, żeby rozwalić strzelbą? Nie za bardzo, dlatego że doszło do uwolnienia się wcześniej innego organizmu. Innego organizmu? Nie innego, Flynn źle tłumaczę. Wcześniej po prostu jeden z pierwszych, który się wydostał, a właściwie w sumie było ich kilka, doszło do kilku śmierci w mojej załodze. Było nas kilkadziesiąt osób. Podjąłem decyzję o odcięciu tej sekcji statku i zamknięciu, udaniu się wszystkimi do łóżek kryogenicznych, po czym zahibernowaliśmy się. Dobra. To nie wszystko, dlatego że jeszcze nasi członkowie załogi przeradzali się w inną zmutowaną formę życia. No właśnie, bo te małe glutowate to nie jedyne, co byśmy tu widzieli. Tak, no widzieliśmy jeszcze jakieś takie przerośnięte coś w skafandrze. Tak, no to są niestety nasi członkowie załogi. A co ze zwęglonym, zdeformowanym sztyletem w jednym z laboratoriów? Możliwe, że jest to właśnie resztka jednego z tych stworzeń małych, które się urodziło wcześniej. Szkielet wyglądał na ludzki, tylko z rozrośniętymi kończynami. No to może to była w takim razie ta abominacja, w którą się przerazali. Nie pamiętam, wszystko działo się na początku bardzo szybko. Zahibernowaliśmy się dwa dni po ruszeniu z układu Draconis. Więc naprawdę było to bardzo szybko. Dobra, ale bo to małe wylazło gościowi z głowy. A to w skafandrze to co, to jest to samo, co wlazło z powrotem jakiegoś trupa i się zmutowało, czy jak to było? Wydaje nam się, że może być jakieś powikłanie, czy jakiś dodatkowy jeszcze wirus. Świetnie. A te artefakty, które się znaleźli, macie dalej na pokładzie? Mamy, proszę pana, na pokładzie. Odzywała się blond Londynka Clayton. Mamy, proszę pana, jest to cel naszej misji i musi to wrócić na ziemię. I z tego, przepraszam, a dla jakiej firmy pani pracuje? Dla Weyland Yutani, tak samo jak państwo. Widząc pana szyfkach. Świetnie. A wie pani, ile czasu byliście zahibernowani? Ile? No, jak się pani wydaje? Kilka miesięcy? Rok? No. Dwa? Proszę pani, nie wiem jak się pani, ma pani agent firmy, która przestała istnieć? Clayton. Jak to przestała istnieć? Firma Weyland Yutani od jakichś 2-3 lat totalnie splajtowała. My te kombinezony, proszę pani, kupiliśmy. Zebrało ci się na żarty. Fantastycznie. Zachowuj się poważnie. Davis. No tak, firma już nie istnieje. Dobrze, tak czy inaczej. Jestem John Wilson, jestem agentem firmy z tej załogi. Czyli wie pan, o czym mówię? Oczywiście. A żeby proszę zachować spokój, ale minęło 70 lat od waszego zaginięcia. Patrzą po sobie, no to jest ryzyko, na które niestety byliśmy gotowi, więc nie chcieliśmy, że aż tak długo. A jesteście gotowi podjąć ryzyko przewieźcia tych artefaktów, które prawdopodobnie zawierają jakiegoś skażonego wirusa na Ziemię? Na to ryzyko też jesteście gotowi? Ale jest zabezpieczony. W jaki sposób? Cały ten statek to jedna wielka chodząca pielęgarnia epidemii.
Nieprawda, wirus, który przewozimy, jest zabezpieczony. Nieprawda, bo właśnie z tego, co pan powiedział, to wszystko to jest rozprzestrzenione po wszystkich pomieszczeniach tego statku. Nie, nieprawda, dlatego że stworzenia wychodzące z ciał załogi pochodziły z zarodników, które były na planecie. A świetnie, czyli mam nie, nie pochodziły z artefaktów, które przewozimy. Mm-hmm. Czy możemy się nie przejmować tymi jajami, które są wszędzie, gdzie tylko się... Jeśli wezmą państwo szybko szczepionkę, pewnie nie. I to samo powiecie państwo wszystkim ludziom na ziemi, żeby wzięli szybko szczepionkę? To proszę zostawić to w firmie. To i nam jako, mi jako przedstawicielce tej firmy. Pani jako przedstawicielka tej firmy jest zupełnie nierzetelna. Mam swoje zadanie. Jest to ważne dla firmy, te zarodniki są warte miliony. O, i, na to pewno... jest, i to jest właśnie koronny argument, którym ta firma się będzie kierować, bo że zarodniki są warte miliony, tak? A miliony też jest pracownikiem tej firmy. Ale to nie znaczy, że będę chciał narażać życie milionów osób, które są na planecie. Tak, ale jeżeli pan złamie umowę, może nie dostanie pan nic. Jestem gotów kontraktu. Na to ryzyko. Na takie ryzyko ja jestem gotów. Pani, jak rozumiem, jest pilotem, tak? Tak. Akurat tak się składa, że my straciliśmy swojego, więc będzie tak pani potrzebna. To jest mój kapitan, Vincent Piller, on mi wydaje polecenia. Proszę. Ale chyba rozmawiać. Nie na tym statku. To jest mój kapitan. Niestety nasz statek uległ zniszczeniu. O, to bardzo mój statek. Kapitanie Miller. No są pan i pana załoga jest mile widziana oczywiście tutaj na pokładzie Kronosa. No, dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że przeżyjemy to jakoś. To znaczy tak, z tego co pamiętam, nie wiem w jakim stanie jest w tym momencie mój statek. Z tego co ostatnio pamiętam, mieliśmy urwaną antenę, co trzeba naprawić, i także zerwane przekaźniki do silników fuzyjnych. Nam się udało jedynie naprawić systemy filtracji i przywrócić zasilanie. Nie wiedziałem nawet, że reaktor przestał działać, ale to w takim razie dziękuję wam. Tylko, że niestety sam reaktor nie wystarczy, żebyśmy wrócili do domu. No i śluza niestety jest uszkodzona. Przy jednej z pępowin. Damy radę. Najwyżej przedostaniemy się hangarem. Będzie to pewnie konieczne. No i nasz statek jest w hangarze. Nasz prom. Tak, nasz prom. Dobrze, wydaje mi się, że powinienem sprawdzić, co uda się uzyskać jeszcze z laboratoriów. Wszystkie dokumenty, że trzeba zabezpieczyć szczepionkę. A nie, pan ma szczepionkę. Tak. Dobrze, no oczywiście, no już pan trwa jest czwórka, więc co to na jeszcze dwie? Trzeba zabezpieczyć artefakty, pani Clayton? No i to chyba tyle. Trzeba układać przede wszystkim, bo nie wiemy ile jeszcze tego może być na statku. To gdzie jest odcięty rejon statku? Gdzie mamy się nie zapuszczać? Odciętego rejonu statku już z nami nie ma. O, został odstrzelony. Żeby tylko jakieś biedne dusze nie próbowały go ratować. No tak, ale przy... Okay, nawet jeżeli trafią w układzie drakonisk. No, w pomieszczeniu reaktora wciąż była aktywna ta jedna forma życia, więc nie możemy mieć... Przez 70 lat w tak chińskich temperaturach bez reaktora? Tak. I ściany były przebyte śluzem. Przebudziła się, kiedy my się tam pojawiliśmy. Więc to może jakiś stan hibernacji. Nie możemy wykluczyć, że coś cały czas na pokładzie jest i coś cały czas nam zagraża. No to co pan sugeruje w takim razie? Chociaż podstawowe środki ostrożności, absolutnie nikt nie powinien być sam. Musimy być uzbrojeni. No my jesteśmy częściowo uzbrojeni. No głównie trzymać się chyba razem po prostu. Jeżeli matka jest w stanie w jakiś sposób przeskanować statek, to też byłoby pomocne. Sprawdzę co z matką, jeszcze z nią nie rozmawiałem. Próbowaliśmy też się do niej dostać, ale bez zasilania. Kabina ma pistolet. Okej. Okay. Dobra, a wracając do szczepionek, co robimy? Muszę się zaszczepić. No jeżeli działa. Ona też ma pistolet. Jeżeli działa, to trzeba. Nie chcemy skończyć z zarodnikami. Że państwo wszyscy się zaszczepili. Tak. Dobra, to my też próbujemy, co? Ja też próbujemy. Tak. No, jeżeli to się rozpływa w powietrzu, to nie mamy wyjścia. Dobra, no to ja mogę pierwsza.
Okej. Okay. No uciekniemy przed tym. Ja pani pomogę. Ty to powiedział film. Tak, film. Spoko. Dobra. Dobra. A pani powie, panie Wilson. Pan jest też pracownikiem firmy. Tak. Jakie pan ma zdanie o sytuacji? Jakie jest pana ocena sytuacji? Znaczy, jedyna szansa wrócić. Tak, nie mamy wystarczającej ilości kapsuł, żeby porzucić i to byłoby niedopuszczalne zgodnie z zasadami firmy. Musimy współpracować, uruchomić wszystkie systemy i wrócić na kurs. Doskonale, to jest człowiek, którego należy słuchać. Twoja tagetka? Tak. Chcę siebie martwić. A chcesz tu zostać i zginąć? Nie, ale bardzo chętnie bym uciekł w kapsule. No świetnie, są trzy. Kogo porzucisz? A, mnie oczywiście, tak? Tak. Fantastycznie. Dobrze. Tacy wartościowi ludzie chcą bronić całej ludzkości, ale kolegę z załogi zostań, zginę. Ale to świetnie. Ty powiedziałeś. Dobrze, spokojnie. Co ja powiedziałem? Nie będziemy porzucić statku. O jakimś porzuceniu kogokolwiek. Tylko powiedziałem, są trzy kapsuły, rozumiesz? Tak, zrozumiałem. Za pierwszy raz, kiedy to powiedziałeś, jeszcze stokrotka jest. No i stokrotka nie ma systemów podtrzymywania życia na tak długą podróż. Miała też komór hibernacyjnych. Nie ma takiego zasięgu. Musimy uruchomić statek do końca i po prostu wrócić. Właśnie. Dziękuję panie kapitanie. Nie będziemy go porzucać. Też się z tym zgadzam. Trzeba opanować sytuację. Po to, że dzisiaj młody chłopak ma ze sobą apteczkę. Przemywa ci wszystko tak jak powinno być. I tak. Mogę poprosić szczepionkę? Tak, tak, proszę. Dobra, i podaję ci szczepionkę. Ja bym chciał Szymon, żebyś zrobił mi test zdrowia. Będziesz miał zdrowego czy chorego aliena w środku? Jest! Dwiema kosteczkami tylko? Tak. Dobra. No bo zdrowie, no to tyle ile mam, nie? Zdrowia. Nie, wytrzymałość. A, no to zmienia postać rzeczy, no to... A i tak wiemy, no dobra, tak się sprawdza. Czyli bez stresu. Nie, bo dla wytrzymałości też siłę dodajesz. Puszczam oczko temu filmowi. Więc więcej kosztów. Widzę, że pani jest wyjątkowo spokojna. Czy czyta cię nerwowi? Ja mam swoje metody na wyciszenie. Pani Davis kilka godzin spędziła w naszym promie, więc miała szansę się wyciszyć, zanim uruchomiliśmy zasilanie. Pozwoli pan? Oczywiście. Mhm. Dokładnie się przyglądam, jak to tam się dzieje. Jak on robi, tak? Jak otwiera swój pod w ramieniu na szczepionkę. Nie, bo to taki bardziej... No tak, tak. Tam już skóra drgnie i tak dalej. Szóstka i jedynka. Na stres. Jedynkę na stresa. To nie wystarczy, nie pasujemy, żeby teraz wystąpić. Nie lubi się igieł. Panikować. Nie lubię igieł. Chyba, że... Nie lubię. Pan... Tak, można? Rzucasz na zdrowie. Na wytrzymałość. Nie, wytrzymałość, tak. To musisz mi oddać kostki stresu. Właśnie miałem spytać, gdzie się twój stres podjął. Nagle flatline. Jedynka flatline. Widzę. Nie ma żadnej szóstki. Dobra. No, teraz pan. O! Nie mam jedynek, mam trzy szóstki. Okej. Okay. Jeszcze raz. Masz wzmocnioną odporność. Tak, chcę je wydać, żeby na pewno nie mieć ani jeden. Jeszcze raz, ponieważ był remis. Albo wydaj punkt fabuły, żeby mieć dodatkowy sukces. Albo forsuj się. Wiesz co? Punkt fabuły użyję, jak mogę. Okej. Jak mogę to wziąć? Punkt fabuły? Nie, skąd tą białą wziąłem. Policz sobie. A może jest od ciebie po prostu. Nie, to jest użyty. W którym nie? Zero. Teraz. O, chyba działa. Teraz czuję się pewniej. Dobrze, w takim razie, jeżeli wszyscy się zgadzamy na to, że musimy doprowadzić statek do używalności, w takim razie jakie mamy możliwości? Ktoś na czym zna? Pan, jak się dowiedziałem, jest pilotem. Tak.
Tak, pan Fred Byron jest naszym mechanikiem. Jeżeli tak, no to przydałoby się podłączyć przekaźniki do silników i naprawić antenę. Z tego co widziałem, do części rzeczy, że część pracowałem nie wykonać od zewnątrz statku. No niestety wszystkie te trzeba wykonać na zewnątrz. Zrobi się. Ja ci mogę pomóc w razie czego. Tak, mamy skafandy, mamy prom, myślę, tam radę. Nie wiem jeszcze w jakim stanie jest mostek. Ja ci tego nie wiemy. Jak ty byli na mostku? Byliśmy. Byliśmy, ale nie a, było jeszcze... matka. Tak, ale nie było zasilania niestety jeszcze wtedy. Jeden fotel pilota jest pozwolony. Dokładnie. Się... Nawet chyba dwa. Da się uruchomić tutaj, składając dokładnie jeden z dwóch. Oddaj sesję, tak? Tak, chyba jakieś prace chyba tam poczyniliśmy nawet, ale bez zasilania. To jest komputer, bo się przekładaliśmy rzecz. Nie wiem, czy ma pan ochotę dołączyć do mnie i ustalimy jakiś plan? Tak, tak, oczywiście. Dobra. Tak, czyli idziesz z kapitanem, co on chce pójść prowadzić z matką? Mhm. Ty idziesz gdzie? My chyba na promi będziemy próbowali ogarniać. Ja zaszyję w filmie na Twitter, jak jeszcze. Nie, wiesz co? Na stokrotce. No to dobra, to podlecimy tej anteny i ze stokrotki będziemy te rzeczy robić. Dobra. Jeżeli pan ma ochotę, pójdź ze mną. Zobaczę, co w moim apartamencie się dzieje. Oczywiście. Trzeba zacząć spisywać raport. Co? Kiedy ten tablet? Nie pamiętam. Chyba ten tablet. Ja ci zabrałem go. A, tablet? Ja ci zabrałem tablet po tym, jak wpisałeś raz w hasło. Chyba możesz. Dobra. Słuchajcie, w takim razie rozchodzicie się. Co robicie wy dwaj? Na stokrotkę. Na stokrotkę. Dobra, czyli wchodzicie do hangaru, do zatoki pojazdów. Jest wasza stokrotka. Zamknięte drzwi, jak dochodzimy. Przepraszam, zatoka pojazdów, to jest dosłowne tłumaczenie. Tak, wiem. Ty miałeś lepsze, pamiętam. Park maszynowy. Park maszynowy, bardzo ładnie. Jest wasza stokrotka i dwa przewrócone transportowe. Albo hangar po prostu maszyn. Tak, bo o park łatwiej na statku kosmicznym niż o zatokę. Nie, no hangar maszyn, no. Tak. Dlaczego dla mnie zawsze była zatoka, się do nich... No nie? Nie, no dlatego jest bay. No, jak on tak zwał. No. Ale ogólnie tak. Jak zwał, tak zwał. Hangar może być. Hangar będzie. Chorzy wpływają do... No. No nie. Kurwa, no ale jak... Przepraszam, dygresja, bo no. to jest jednak istotne. No dobrze. Jak masz na przykład w Gwiezdnych Wojnach na OST ich takie hangary, no to oni do nich tak jakby wpływali, czy to było takie już ugłębienie, tak jak masz zatokę w wyspie, nawet sobie tak wyobrażałem. Czy park maszynowy może wchodzić dla pojazdów kroczących, jeżdżących? Tak. Tam. Ale uważam, że nie. Hangar, tak. Ja uważam, że Lem mógłby zatoka spokojnie w swojej książce napisać 100 lat temu. On tak dawno nie pisał. Kurwa, no. No nieważne. Dobra, nie. Dobra. Grajmy. Idziemy do stokrotki. Dobra. Pytanie. Dobra. Tak. Wychodząc ze stokrotki, zamknęłam te wejście? Od stokrotki? Tak. No myślę, że tak. Jest zamknięte. No. Dobra. Czy widzę, że coś się zmieniło w otoczeniu? Próbuję sobie tak, wiesz, rozejrzeć się po tym? Nie. Wszystko okej. Okay. Okay. Tak. Wszystko wydaje się w porządku. Jest to krotka. W stokrotce chyba pomówiłem, że były dwa skafandry, z czego jednym żeś... A nie, bo ty wyleciałeś całą, nie musiałeś nawet zakładać. Więc są dwa skafandry w środku. Daj mi kilka minut. Okej. Okay. Dojście do siebie. Spoko. Chcesz jakiegoś wspomagacza? Może po robocie. Dobra. Jakby co mam skitrane. Czy... Rzucę na medycynę. Empatia. Jeżeli mam dwa tutaj, to dodaję dwójkę do czwórki. Tak, bo to jest suma. Bo macie chyba umiejętność i w nawiasie macie tak, cechę, tak, nie? Tak. Suma. Sześć i stres. Stres już nie mam. No bo nie ma stresu już. Nie ma, to jest. No kurwa, czekaj, muszę się jeden raz rzucić. A już mam. Już mam dwie sukcesy. Nawet dwie. No. Słuchaj, doskonale pamiętasz, że tak fantastycznie to by działały te dragi, które ci kapitan zabrał wtedy. Te, które znaleźliście. Pamiętasz? A ja mówię, podpierdolę z powrotem, z tego co pamiętam. Czy nie, Dzieran? Nie? Chyba nie. Czekaj,
Bo to tak. była rzecz, którą ty mi pytałeś tak, na kartce i której ja nie, właśnie nie wiedziałem, jak oglądałem sesję. Co to było? Tak, to było to. Że ci z powrotem zajebałem. Faktycznie. No. Dobra. Dobra, masz to. Ty odszedłeś, dobra? I tak będzie was zostawiamy, ty siedzisz stokrotce, odpalasz wszystko powrótku, a ty na 5-10 minut tak. odchodzisz. A dodatkowo to będzie interakcja z twoim przedmiotem osobistym, tym różańcem? Dwie kostki w trakcie. Tak, dodatkowo. To cóż ty tam jeszcze chcesz robić? Nie, bo on odchodzi, żeby go uspokoić na 5-10 minut. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak. O, bardzo ładnie. Sorry, jeszcze jedną rzecz, ostatnio. Czy w skład zestawu chirurgicznego wchodzi na przykład coś takiego jak usterko dentystyczne, coś takiego? No, no, no. Próbuję, bo ja idę teraz na mostek. Czy... Nie, jesteś w hangarze w Stokrotce. A to, nim. A to ty nie idziesz, nie idziemy do Stokrotki? Nie wchodzimy do Stokrotki? Coś on na mostek Stokrotki, on mówił. A, to nie mostek, to jest to kabina. Dobra, jestem w kabinie w Stokrotce. Tak, tak. Jest coś takiego jak usterko dentystyczne, jakiekolwiek usterko. Próbuję sobie zamontować tak, żebym widział wejście za sobą. Rozumiem, odpierdalam im, że tak powiem, z przeproszeniem, jak to się mówi, jakie to słowo, jakie to masz słowo? Bactrima. Paranoja? Paranoja. O, dziękuję bardzo. Dobrze. W takim razie was zostawiamy, ty czekasz, a on jeździ z boku, tam się bardzo długo modli. Cały różaniec musi obskoczyć. Nie Wilson, Miller. Miller. Muszę panu podziękować, kapitanie Miller, bo nie wiadomo, ile byśmy tak lecieli. Dobrze, natrafiliście na nas. No, matka nas wybudziła sama. Odpowiedziała na wasz sygnał. Nie mogę powiedzieć. Prawdziwe szczęście, mogliśmy tak dryfować przez niezbadane układy, nie wiadomo ile. No, mam nadzieję, że to wszystko jakoś się ostatecznie opłaci, bo niestety straciliśmy statek z dość dużym transportem Helu 3 na kolonii, na nowo otwartą kolonię. To bardzo cenny ładunek. Tak. Z jakiegoś powodu system samozniszczenia się aktywował na naszym statku. Nie byliśmy w stanie go wyłączyć w żaden sposób. Sabotaż? Nie wiem. Nie wiem. Próbowaliśmy go wyłączyć, a się nie udało. Jedyne co mogliśmy zrobić to po prostu odlecieliśmy naszym, właściwie pani Davis odleciała naszym statkiem. My zostaliśmy tutaj, a potem sama wróciła stokrotką. Statek niestety się zdetonował. Czyli nie skorzystaliście z kapsuł, żeby przedostać się na Kronosa? Z tego co rozumiem. No nie, nie, nie. My przeszliśmy pępowiną, pani Davis użyła promu. A mogliście się uratować po prostu, wracając na Ziemię? Mogliśmy, ale jednak trzeba było sprawdzić. Można by powiedzieć, że rozsądni by tak zrobili. No cóż, no, nie jesteśmy w dobrej sytuacji w tej chwili, ale może uda się przynajmniej kilka żyć jeszcze ocalić. A może coś jeszcze się zwróci. Z tego co wszystkiego. Nakliczyłem na prostą misję, a niestety zostaliśmy wybudzeni. No ale nie ma co teraz się nad tym zastanawiać. To już będą negocjacje między nami a firmą, jak już się dostaniemy z powrotem. A trzeba wymyślić co zrobić dalej. Mamy zasilanie. Pytanie w jakim stanie jest reszta układów dokładnie. Co jest potrzebne, jakie naprawy są potrzebne. Proszę powiedzieć, mnie pośród pana załogi nie wykryłem, jakby to powiedzieć, u pana członków załogi dość optymistycznego podejścia do powrotu na Ziemię. No sam pan. Powinniśmy czegoś obawiać? Wie pan co, wydaje mi się, to chyba wynika głównie z tego, jaką sytuacją my tutaj. Jeżeli ten wirus jest taki, jaki jest, to nie jest to pewnie zbyt bezpieczne, żeby to przywozić z powrotem. No, ale liczę, że firma będzie potrafiła się tym obejść. Na pewno. Nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo, gdyby na ziemi, w naszych zatłoczonych miastach coś takiego zaczęło się rozprzestrzeniać. Nie widzę jakoś scenariusza, w którym można by to powstrzymać. Dlatego pewnie nie wszystkim to odpowiada. No myślę, że wciąż jeszcze wszyscy też są w bardzo złym stanie po tym, co stało się ze statkiem, z naszą potencjalną zapłatą. Dobrze, sprawdźmy w takim razie, jak taka sytuacja z mostkiem. Chyba, że ja w takim razie spróbuję uruchomić matkę, spróbuję się czegoś od niej dowiedzieć. Dobrze,
Dobrze, ja się rozejrzę. Sprawdzi mostek. Ja się rozejrzę po mostku, jak już mamy zasilanie, to poczyniliśmy i pewne naprawy tam w nadziei, że uda się go uruchomić, ale nie było jeszcze zasilania, więc ciężko powiedzieć, czy odniosły skutek. No oczywiście. To zobaczymy, może matka ma jakiś pomysł. Może. Dobra, i on idzie ponad mostek do matki, zostajesz na mostku sam. To rozglądam się, patrzę, w jakim on jest teraz stanie. Wiesz co, no, cały sprzęt jest stary, bo to ma prawie 100 lat. Cały ten sprzęt tutaj, całe to oprogramowanie i te komputery. Bardzo dużo światełek, które świadczą o wysoce zaawansowanej technologii. Mm-hmm. Oczywiście, tak. Tak. No, wiesz, ekrany, które wydają dźwięki, jak coś się na nich pisze. Tak. Ale to było denerwujące. Tak się pisało do Atari, wiesz? Pamiętam. Dwa stanowiska pilotów są zniszczone, ale wiesz, że wystarczy jedno, tylko że niektóre są zniszczone oba. Oceniając, że jest taka sytuacja jak wcześniej, należałoby tylko poprzenosić części z jednego do drugiego i dałoby się to uruchomić. Póki co oba są rozwalone i nigdzie nie polecicie. Jasne. Ale jesteś sam na pokładzie i wygląda na to, że masz dostęp do komputera. O, bardzo ciekawe. To chciałbym poszperać w nim troszkę. Dobra. Jeżeli mamy. Okej, okay, ja bym chciał od ciebie test techniki. Dobra. Jak dam radę, to też pewnego numeru szukam. Czego? Sobie znanego numeru szukam też. Dobrze. Test techniki. Ja jestem dobry w technikę. Mhm. Dwie kostki. Dwie kostki? Ale mam jeszcze stres. Stres nie uratuje. Co może pójść nie tak? Stres nie uratuje. Patrzcie. No, to nie burzy. Okej. I jest jedynka, widzę, na stresowej. No, tak, no nawet i dwie inne jedynki i nic więcej. Karol, ja bym chciał test paniki od ciebie. Mhm. Jak był test paniki? Zwykła szóstka plus... Ile masz kostek? 4. Teraz bo to żółte są paniki. Tak, teraz chciałbym czyli jeden. Czyli K6 plus 4, no. Jedyneczka. Szósteczka! 10. 10. Nie zesrałeś się. Paranoja. Posłuchaj. Strzeli drugiego kapitana. Nagle popatrz, albo jeszcze ci test nie wszedł. Słuchaj, patrzysz na te mrugające światełka i na ten, wsłuchujesz się w ten dźwięk literek pojawiający się na ekranie. Tak. Jest to tak hipnotyzujące, że po prostu zastygasz w bezruchu. I nie wiesz, jak długo tak trwałeś. Po prostu pojawiają ci się, wiesz, widzę po prostu to wszystko, co widziałeś, dostajesz dodatkową jakąś stresu. Od tego przypomina ci się to wszystko. I nagle wybudza cię ręka na ramieniu. To ja, spokojnie. A. Sprawdził pan? Matka działa, ale... No, przekazała mi raport tego, co się działo przez cały ten czas. Mhm. I rzeczywiście było kilka źródeł ruchu na pokładzie. No ale wydaje mi się, że panowie sobie z tym poradzili. No, mam nadzieję. No ale i tak powinniśmy... Mieć się na baczności, zwłaszcza jeżeli szczepionka nie działa w 100%. Dobrze, może spróbujemy. Pan mówił, że panowie wlecieli swoim wahadłowcem? Tak. Nasz plan dobrze, jest próbujemy się, z nim połączyć. Szymon, jak taki w komunikatorze. Halo, halo? Davis, tak? Słyszysz nas? Cześć, kapitanie. Gracisz. Dobrze. Będziemy chyba potrzebowali Freda jeszcze tutaj na górze, żeby naprawić krzesło sterowania. To może najpierw z Fredem zajmiemy się tymi antenami, wszystkim tym, co trzeba zrobić na zewnątrz, co? Jak już siedzimy w stokrotce. Dobra. I tak nie odlecimy, póki tego nie zrobimy. Dobra. No chyba, że kapitanie, masz jakieś inne... Znaczy może najpierw sprawdźmy silniki. Pan uważa. No dobrze, sprawdźmy. Dobra, to zrobimy rekonesans z zewnątrz. Mhm. To się uda od razu naprawić, to naprawimy. Może jesteśmy jakby są w kontakcie. Ja się widzę, się ubierał w skafander. Dobra. On siedzi z małym lusterkiem zamontowanym. Po co cię lusterko? Ty chuj wie, czy tu nic nie weszło. Tu sobie zamontuj tak na tym, przy okularach. Jak helikopter albo takiej wielkości, no. Okej. Okay. Lepiej ci już? Ale kibel jest. Nie, to jest, ten, suspensor. Będzie mi lepiej, jak wstawimy do cholersu na sobą. Dobra, spróbuj tego. I mu tam pokazuję tą buteleczkę. Wiesz co, to jest od razu takim, żebyś aplikować to do oka. No, tak. Co, jak mam robić przy silnikach?
Może później. A ile już czasu razem latamy, nigdy na szczęście was nigdzie nie zawiozłam, więc... To jest informacja, której wolałbym nie wiedzieć. Dobra. Bierzesz? Nie no, ubiera się skafandrem. Dobra. Mhm. Okej, okay, i wylatujecie? Tak. Dobra. No i robimy taki tam obiekt. Tam był silnik, antena i coś tam jeszcze, tak? Lampki zapalają, otwiera się drzwi od hangaru. Dekompresja. Wylatujecie. Wszystko w porządku. Obracacie się, reflektorami dajcie po statku. Antena czy przekaźniki do silników? Przekaźniki może. Dobra, okej. Czyli lecicie do silników. Okej. Podlatujecie, widzicie pierwszy silnik. Silniki są ogromne, są dość oddalone od siebie. Jest pierwszy. No i rzeczywiście widzisz dyndający, wiesz, gdzieś po prostu gruby kabel. Ktoś musi wyjść i to podłączać. Ktoś musi. Ja się na tym nie znam, idę do śluzy. Chociaż się znam. Tu jest śluzy. Tak, tak, no musi być. To do śluzy. A, narzędzie jakieś. Fred, w jaki sposób? Fred, w jaki sposób się mogło samo z siebie odłączyć? Albo mi zajebić z tego pH, albo ktoś mi pomógł. Wiesz co, widzisz z daleka już zadrapania, bo na przykład mogła kawałki anteny mogły to wiesz, naderwać, albo na przykład odłączanie całej sekcji naukowej od statku. Mm-hmm. No to właśnie się uda. Dobra, to podlatuje najbliżej, bo ten statek się też nie rusza, nie? Nie, i oświetlasz reflektorami. Będziesz potrzebował pomocy? Nie, chyba nie. No tak, by co to wołaj. Dobra, i wychodzisz. Mm-hmm. Z gwoździarą. Mm-hmm. Dobra, będziesz się tym zajmował. Jakąś muzyczkę tam puszczam. Wchodzisz do apartamentu. Tak. Z panią Clayton. Nie poznam się jakieś dokładnie. Clayton. Wilson. Ma pan bardzo nerwową zawodę, panie Wilson. Albo, jeśli mogę mówić, Wilson. John. John. Bardzo nerwowi. No, proszę sobie wyobrazić. Jeszcze 5 godzin temu byliśmy... Wybudziliśmy się ledwo z kryosnu, zjedliśmy po kubku pasty i myśleliśmy, że jesteśmy u celu. Ale tutaj nasz świat się wywrócił do góry nogami. Wasz świat się wywrócił do góry nogami. Co my mamy powiedzieć? Pszt! Drzwi. On się rozgląda po całym tym rozpierducha. Bar rozwalony, łóżko we krwi. Straszna rozpierducha. Sejf otwarty. Nic tego nie widzi. No tak. Napijesz się czegoś, Wilson? Chętnie sobie chlapę. Dobra, ona podchodzi, nalewa tobie, nalewa sobie. No to za powrót na ziemię. I za firmę. I za firmę. Ja zawsze może młody ci popsuł. Jakby nie patrzeć, stuletnia whisky. Zamrożona przez cały czas. Ale w szkrete. Więc. Musimy współpracować. Ja właśnie to samo chciałem zaproponować. Więc. I dlaczego ten szczepiony technik jednak był zainfekowany? Coś wiesz na ten to temat? Nasz? No. Mówisz o Cooperze? Tak. Nie mam pojęcia. Szczepionki na pewno są bezpieczne? Wiesz, nie jestem oficerem medycznym, ani naukowym. No. Ale wiesz, nic wreszcie nie jest. No bo jeżeli nam coś się stanie, to nie ręczę na to, co zrobić załoga. Naprawdę. Musimy uważać. Transportery pancerzone w hangarze. Mhm. Czy na nich jest jeszcze jakiś sprzęt, amunicja, broń? Niestety. Ogołocone? Niestety nic nie ma. Sytuacja wyglądała tak, że wszyscy uzbrojeni dostali się w łapy tych obcych istot. I po prostu była decyzja kapitana o odcięciu tamtej sekcji i po prostu wszyscy polecieli. Jakieś, nie wiem, pancerz, dodatkowe czynniki ruchu skafander? Tam zostały? Skafander jest trochę pancerzem. Nawet nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość skafandrów, które do całej załogi. Czy byliście w moim apartamencie? Tak się złożyło, że byliście. Odstawia, idzie szybko, podchodzi do sejfu.
Widzisz, że jest otwarty. Gotówka jest wyjęta. Ona rozsuwa tę gotówkę. Mówi, że byliście? Tak. Był tutaj tablet. Właściwie. Powiedz mi, że go masz. Mam go. Są nim bardzo ważne dane. Domyślam się, dlatego nie pozwoliłem, żeby ktoś z nich położył na nim łapy. Doskonale. No. Rozumiem, że pewnie chcesz go przytrzymać jako zabezpieczenie. Doskonale się rozumiemy. Bez słów. I tak patrzę na łóżko, ale jest zakrwawione prześcieradło. Też podejrzewam, kładzie rękę na gnacie, ale ja też mam pompkę, więc... Nie. Wiesz co, nie na takim gnacie kładzie łapę. Ale masz pompkę. Ale... Tylko... Widzę, że ktoś próbował napić z panikiem. No, są trochę troglodytami. No nie jesteście piratami, bo to co powiedziała ta pilotka, że jesteście to piratami, tak? Że... Zgrywała się. I pokazuje jej tą, pokazuje jej moją kartę dostępu i no. Robię sobie trochę, wiesz... Pamiętaj, że ja niestety swoją zgubiłem. Co robisz? Pozbywam się stresu. A, dobra. Powołując się na autorytet. Dobra, ale jedną kostkę. Tylko. Jedną kostkę. No. Ci masujesz kartę. I tak, wiesz. Mhm. Chowam ją. Widzieliśmy chyba... Chyba widziałem podobną kartę w jednym z pomieszczeń. Laboratorium numer 2. Ale zespowaliśmy je, było całe w czarnej mazi. Tak, czekaj. To było wysoko laboratorium 1. No to... Zespowaliście ją? Tak. Przydałoby tam się dostać do lodówki. Co jest w lodówce? Artefakty. Na razie są bezpieczne, bo są zespawane. Wiesz, ja jeżeli dolecimy bezpiecznie, to firma sobie otworzy drzwi. Tak, ale ja bym też czuła się pewniej mający po prostu pod ręką. Tak, że te patałachy tego nie zniszczą, rozumiem. No. Dobra, czy masz jakiś plan albo masz jakiś pomysł? Ty znasz tych ludzi. Kapitanowi przede wszystkim będzie zależało, żeby załoga dotarła cała. Nie wiem, czy traktują mnie jako jednego z załogi. Zazwyczaj dogadywaliśmy się wcześniej dobrze, na profesjonalnym poziomie służbowym. Ale ja byłem z nimi od początku tego rejsu, a oni latają ze sobą dużo dłużej. Właściwie do tej pory ich ewaluacja wychodziła bardzo pozytywnie. Nawet bardzo. No dobrze, no to tak na razie... Każdy ma oczywiście swoje jakieś sekrety, ale... Musimy, bez nich nie sobie nie poradzimy, tak? To jest jedyny pilot w załodze i jedyny technik, tak? No właśnie. Ale zatem my mamy oficera medycznego. Tak. To może być też niezadne. Zostajecie w jej apartamencie. Pierwszy silnik podłączony. Ale muszą być oba podłączone, nie? Cztery. A cztery? Tak. No dobra, no to my się... Dobra. Ja tam go cały czas tam oświetlam. Nie? Mm-hmm. Dobra. Jakby co, jesteś też na kablu. Mm-hmm. Do 100%. Wszystko w porządku? A, na razie tak. Jeszcze trzy. Coś przykuło twoją uwagę? Na razie nie. Okej. Okay. Kapitan Kronosa, potwierdzam podłączenie pierwszego silnika. No to bardzo dobrze potwierdzasz, bo pierwsze podłączyliśmy. Wyłącza. To chyba z testu. Następny? Następny. Dobra. Lecisz tak na zewnątrz, wiesz, łapiesz się tylko za, jak śmieciarze, że tylko wiesz, łapiesz za rurkę, a stąd w tylko tak, nie ma co wchodzić. Nie. Zanim podlecimy następnego, to już tam rzut okiem, czy wszystko tam... Dobra. Okay. Nic niepokojącego. Mhm. A tam jakieś papierosy, coś takiego na tej stokradce? No ty masz, bo ty masz te środki jeszcze odurzające, że ich znalazłem. No to nie chcę przesadzać, to będzie na potem. No to nie, no to nie masz fajtu. Jakieś piwo z kitrane gdzieś tam. Za kiblem mówiłeś. A, tak. Idzie. Dobra, Karol, co robisz na mostku? Wiesz co? Teraz już kapitan jest.
No chyba, że mogę w miarę ten, w miarę na spokojnie ten, znaczy w miarę prywatnie jeszcze pogrzebać w komputerze. Mhm. Już zależy. Dobra. Jeżeli jestem w stanie, no to, to jeszcze bym chciał spróbować poszukać, bo mnie trochę zamroczyło ostatnio. Mhm, okej. Jest to dobra, ale to już, bo ten rzut już był. Okej, dobra. Musieli być na to forsowanie, wiesz. Nie, to, dobra, to już to, to, to na razie. So, Davis może, wiesz, prędzej, albo Byron. Dobra. Dobrze, wszystko się wskaza kapitan. No, antena będzie nam bardzo potrzebna. No tak, no jak tylko będzie to naprawione, to, to jestem pewien, że Fred zajmie się hotelem pilota. No, bez tego też nie polecił nigdzie. A co się stało, że w ogóle nas tutaj znaleźliście? Matka odebrała sygnał. Bardzo zobaczyliście z kursu? Sporo. Bardzo, bardzo dużo. Aż dziwiłem się. No ale niestety taka, taka była decyzja matki. Byliśmy już na kursie, jak się obudziliśmy. Więc... No pewnie to bardzo pokrzyżowało wasze plany. No bardzo. Już nie mówiąc właśnie o tym, że cały transport i tak dalej. Jestem ciekaw. Jak dużo tego mieliście? Dużo. To było spore warte. Rozumiem to z tym, że ta firma nie istnieje, to był jakiś żart. Tak, tak, to chyba... 72 zbiorniki. Chyba cały czas stres po prostu, pani Davis. Ona zwykle jest bardziej profesjonalna, ale taka sytuacja po prostu. No, oczywiście, my też pracujemy dla firmy. Miejmy nadzieję, że ten wasz towar był ubezpieczony. Z tego co wiem, powinien być. Zresztą no, niech firma wyjaśnia, czemu nagle sygnał, ten, sekwencja samodestrukcji się uruchomiła. Wydaje mi się, że... Czemu matka nie była w stanie jej wyłączyć. Nie chcę oczywiście wchodzić w... To ostatnia rzecz, jak bym wchodził, kapitanie, to pana kompetencje, ale czy ufa pan swojej załodze, bo może doszło do jakiegoś sabotażu? Jeżeli pan wie, że nie był pan swoim rozkazem w stanie wyłączyć autodestrukcji, ręcznie z ochłodzenia nie mogli panowie przywrócić? Próbowaliśmy, ale też się nie udało. Po prostu nie zdążyliśmy tego zrobić, zanim... Może ktoś nie chciał tego zanim pomoc krytyczny. Nie chcę tak myśleć, zawsze ufałem swojej załodze. Zawsze dawałem jej radę. Więc ciężko... Nie widzę tego, że któryś z nich miałby nagle zdradzić. Nie widzę też powodu, dla którego miałby ktoś to zrobić. Nie sądzę, że ktokolwiek był w stanie przewidzieć, że trafimy na wasz sygnał i tu przylecimy. O, mamy drugi silnik. To dobrze. Im szybciej wyjdziemy to z głowy, tym lepiej. Pytanie, ile komór mamy jeszcze działających? Trzeba będzie się położyć spać w pewnym momencie. Nie możemy. Nie, komór mamy wystarczająco. Nie możemy przesiedzieć całej podróży na ziemię. Oczywiście, że nie. Nie, damy radę. Drugi z wygonu. Dobra, Davis, jeszcze dwa. No dobra, to lecimy. Ty, a to o co ci chodziło z tym, że firma nie chciałem podpuścić tę brukwę, żeby zaczęła trochę sypać. Ja to nie ufam, powiem ci, tym agentom firmowym. Przy tym penisie, co się do nas do wyłączył? O, weź, daj spokój. Ej, a zastanawiałeś się nad tym, dlaczego nagle nasz statek udział i wyleciał w powietrze i nie dało się tego zatrzymać? Tak, ale... Pomysły? Nie mam pojęcia, no jeżeli to nie jest działanie firmy, to ciężko powiedzieć, ale wszyscy byliśmy w jednym miejscu. Albo Wilson, albo matka. Jedno z dwóch, nie ma innej możliwości. Ale jak miał to zrobić? Chuj go tam wie, nie wiem, nie ufam mu. Myślisz, że jest człowiekiem? Słyszałeś, że firma podrzuca syntetyki na statki? Ale agent? No, dlaczego nie? Trzeba się mu po prostu dokładnie przyjrzeć. W każdym razie tej blond kurwie nie ufam. Jak przyjdzie co do czego, od razu mówię, ja ją odjebię. Druga kobieta się pojawiła. Tak. I ma taki sam I don't like her. I co? I ma taki sam kawałek. Takie same botki. Już jej nie lubię. Dobra. Też jej nie ufam. Będzie robiła wszystko, żeby tylko te artefakty dowieść. Nas wyjebie za burtę, jak będzie miała tylko taką możliwość. W tych
o tych artefaktach będzie trzeba też porozmawiać. Słuchaj, nagle ona jeszcze nawija, a ty nagle milkniesz, ponieważ widzisz, że zbliżacie się do trzeciego silnika, przy którym w świetle reflektorów widzisz trzymającą się kawałka wystarczającego statku no, o wydłużonych ramionach istotę, którą widzieliście w reaktorze. Wielki, napuchnięty łeb, ma na sobie jakiś strój z załoganta i wisi zamrożona w przestrzeni kosmicznej już tak pewnie 70 lat, ale trzyma się przez cały czas i w bezruchu. Ty, Davis, poświeć tam w okolicach trzeciego silnika. Świecę. No i rzeczywiście widzisz. O stary, nie podchodź do tego. Pamiętasz, one chyba w chłodzie sobie nieźle radzą. Aha. Dobra. Co? Czy czwarty silnik jest daleko od tego trzeciego? Coś blisko. Spróbujemy go odczepić? To może trochę skomplikować sytuację. Jak to? Nie wiem, to nawet tam nie ma poru powietrza. Tak gwoździarka po prostu strzela gwoździami, nie? No. Podejdź go trochę. Ej, spróbujmy go spalić silnikami stokrotki. Co? Statki się nie ruszają, czy się powinno udać. Okej. Okay. No to wracaj na wejdę do środka. Dobra, wchodzisz do środka z powrotem. Przechodzi przez śluzę, jesteś obok niej. Dobra, no to próbujemy zrobić sobie taki manewr, no, żeby podlecieć do tego dupką. Ich silnika dupką i po prostu wiesz, dać po garach. Dobra. I zobaczymy, co się stanie. Czy tak z mojej technicznej perspektywy to nie uszkodzi silnika jeszcze bardziej? Nie, no nie jest przygotowany na wysokie temperatury, nie? To by budzi lepiej, stopił. Nie sam silnik, ale może coś dookoła, nie wiem. Aha. To myślisz, że się uda? Zależy od rzutu. Właśnie, zależy od rzutu. Dobra. No to próbujemy. Ale słuchaj, Devi, wiesz, jest totalnie wyluzowana. Trochę mętny wzrok, ale... Stres... Odstawiła piwo do takiego cupholdera. Stres w ogóle na nią. Potrzymaj mi piwo, tak? No to patrz. Panato. Dobra, tak robisz? Rzucam? Tak. Słuchaj, dobra. Powolutku, Szymon, chcę od ciebie test pilotowania. Teraz patrz, co jest. Pilotowanie 3, zręczność 5. Bezstresówka. Jaka bezstresówka? Nie mam stresu żadnego. Ale ty tu mówiłeś jeszcze jedną kostkę? Nie. Słuchajcie, wy macie chyba jeszcze pojedynek jakieś specjalne umiejętności, nie? No tak. Dobra. To twoją to pamiętam. Jedna sześć tylko. Jedna szóstka. Dobra, ustawiasz się. W tym małym lusterku dentystycznym wystawiasz za okno. No. No i się ustawia mi ognia. Tak. Dobra. Aż się włączyło dokładnie, aż trochę odlatujesz. Od Kronosa. I okej, odwracasz kawałek, odwracasz się tak. Portem i nie ma go. Myślisz, że mamy go na dupie? O ten sam, teraz pomyślałem. Ktoś musi wyjść i zobaczyć, że na dupie. Dobra, Fred, byłem dżentelmenem, wypierdalaj. Dobrze, ktoś musi być nosić spodnie, dobrze, no. To w skafandrze, a nie, jestem w skafandrze. Do śluzy. Mhm. Jestem gwoździarą. Kurwa. Wskakuję. Dobra. Powolutku. Cały czas łączność, nie? Dobra, okej. Okay. Wychodzisz i lecisz na dupsko waszej stokrotki. I widzisz pomiędzy czterema silnikami waszej stokrotki, masz tylne światło, widzisz, siedzi to coś złapane. Chyba strzelam to. Dobra. To był taki dobry plan, nie? Mm. Kurde. Słuchaj, ja bym chciał od ciebie jeden... Znaczy strzał, tak? Strzał. Jak chcesz szerszenia zabić i się okazuje, że na plecach ci siedzi, to... możesz go znaleźć nigdzie. Co, szerszenia? Tak, to tak. U mnie panika od razu. Znaczy, ale... Broń dystansowa? Walka dystansowa? Fred, co tam się dzieje? A jest rzeczywiście, o fuck. Nie masz? Trzy. A masz dużo stresowych. Całe szczęście. Aha. Fred, co Dennis, się dzieje? Kurwa, to cały czas tu jest! Na stokrotce? Tak! Kurwa.
Piu, piu, piu. O! Ale! Piu, piu, piu! O kurde! Ale panie. Dwie szóstki. Dwie szóstki. I zero jedynek. Tak, i zero jedynek. Za drugą. Chcę nie, dodatkowy strzał też. Nie, obrażenia chyba można. A, obrażenia można zrobić, tak? Ale mogę na przykład zaproponować, że na przykład, bo to jest na przykład też powalenie, może być tak, żeby na przykład odstrzelić łapę na przykład, żeby której się, którą się trzyma. No, no. Może odlecić po prostu. Czyli jedynki nie było, no tam nic nie straciłeś. Słuchaj, i kilka gwoździ leci w niego, mu po łapie, po łapach walisz. Go ukrzyżowałeś. Tak. Słuchaj, i nagle puścił się i tak właśnie tak jest bardzo powolutku się oddala, ale bardzo powoli, ale odlatuje. Nie ma się za co złapać już, żeby się przyciągnąć. Fred, co tam się dzieje do kurwy nędzy? Odstrzyję mu łapę i chyba mamy go z głowy. Dobra, wracaj na statek. Nie, czekaj, są silniki do naprawy. No i tak, no to złap się tej rury śmieciarza. No. Jeszcze się upewniał, że to na pewno leci. A ty nie leci w stronę statku, nie? Nie, w przestrzeń. Dobra, to podlatuje tego trzeciego i czy dwa silniki. Mhm. Za 2 miliony lat na Ziemi. Spala się od tego. Taki płatek śniegu dodatkowy. Tak, jeden tylko. Dobra, to lecimy te dwa silniki. Na trzeci silnik. Dobra, no to teraz już na spokojnie bierzesz się tam przekaźnik. Ale to już teraz się rozglądam. Teraz już rozglądam, dobra. Przekaż kapitanowi. Miller, ale mieliśmy numer. Przy trzecim silniku był jeden z tych stworów z długimi łapami. Udało nam się go wywalić do przestrzeni, ale jeszcze żył. Tam na zewnątrz? Tak, przyczepił nam się do stokrotki. Trzeba było go zrzucać. Ale... To pewnie ten kolejny źródło ruchu, które wykryła matka. Może, ale trzeba uważać, no, skoro one nawet w przestrzeni kosmicznej w skafandrach są w stanie 70 lat wytrzymać. No cholera wie tak naprawdę, czy gdzieś jeszcze coś się nie czai. Miller, daj znać, jak będziemy mogli na osobności porozmawiać. Czy kapitan wyjebane? A to... Okay, możemy na tym, na kanale możemy przecież pogadać. Że w skafandrach mieli się te swoje kanały. No to... Chyba, że dobra, nie możesz ustalić łączność z nim, odciąć się słuchawki, ale na kablu oczywiście. A wiesz co, to klasę pójdę. Tak, ja. No. Dobra. Idę po prostu ten. Dobra, no to we dwóch. Zwrócę i ten. Co jest Davis? Udało ci się pogrzebać coś w ich komputerze? Nie, to chyba Fred by musiał. Albo ty. Ja to słyszę? Mi coś nie. Nie, tak. Mi coś nie poszło. Mm-hmm. Więc nic nie wiem. Tak się zastanawiam, czy wypadek tego komputera na przykład pojawiłby się nasz statek. Bo cały czas nie zostało wyjaśnione, dlaczego wyleciliśmy w powietrze. Bez techniki na wciąż. No niestety nie. Podejrzewam, że to... Nie wiem, mam wrażenie, że to jakiś błąd matki musiał być, albo coś takiego. Nasz błąd matki nie wydaje mi się. Jest szóstka. Dobra, miej oczy dookoła głowy. Nie ufam tej blondynie. Człowiek firmy. Oni tak zawsze mają. Tak tylko mówię. Dobra, wyłączam się, bo tam chyba musimy lecieć do następnego silnika. Dobra. Dobra, wyłączasz się. Gdzie wracasz? Do matki, żeby się dostać, trzeba przez mostek, nie? No. Wiesz co? Pójdę. A pójdę do laboratorium. Na pokład laboratorium. Okay. Mhm. Dobra. Czyli idziesz na pokład B. Mhm. Ale to jest ten sam, gdzie jest mostek. Dobra. Więc po prostu tam idziesz. Mhm. Wychodzisz za zakrętu i po prostu od razu cię zesztywniało. Widzisz istotę, wyciągnięte ręce, napuchnięty łeb. O kurwa. Jest cały we krwi. Celuję z karabinu i ten. Dobra. Jeden jest tutaj! Czekaj, i zrobiłem sobie inicjatywę, Karol, bo jesteśmy tylko we dwóch. Tak. Pierwsza zasada. Masz jeszcze piwo w dodatku? Tak. No. Powinienem mieć. No. To ja się poczęstuję. Proszę cię bardzo. Dla Karola? Jedną. Tak. Zachowałeś się, Karol, jak amator. Znam ryzyko. Dobra, Karol. Wiesz, mamy drugiego kapitana, jakby co. Ósemka. Lecimy od jedynek. Ile masz? Szóstka. Dobra. To masz nie? Tak, bo on ma speed 2. Aha.
No cóż, no, walkę dystansową jako taką mam przynajmniej. A my zawsze mamy jeden, tak? Czy jak to jest? Tak, wy zawsze macie jeden jako ludzie. Okej. Okay. Karol, jako że to był długi korytarz, on... aha, czekaj, to ja mogę... Dobra. Najpierw ja jemu rzucę moją nową kostką przyjaciela Gerana. Kurde, czemu twój kot mnie zawał wywołał. Z długimi ramionami i napuchniętą. Karol, dobra, masz szczęście. On na początek tylko ryczy na ciebie. Nawet nie podchodzi, że jesteś na zasięgu długim. Słuchaj, ryczy, ale nie robisz też to paniki, bo jesteś na długim zasięgu, a nie na krótkim. Więc jest za daleko, żeby tak na ciebie wpłynąć. To ja z karabinu pulsacyjnego celuję. Dobra. Znaczy, celujesz, czy od razu byś celował i strzelał, tak? Tak, tak. Bo masz dwie akcje, długą i krótką. Możesz krótką przycelować i długą strzelać. To jak mogę przycelować jeszcze, to przyceluję, tak, dobra, strzelę. Dobra, to co, gotów jesteś? Tak. No dobra, Karol. Strzelaj. Nie ma jedynki żadnej, a jest kilka szóstek. Nice. Srogo. Są trzy szóstki. Nie ma żadnej jedynki. Dobra, pierwsza to jest normalne trafienie. Mhm. Czyli trafiasz go w korpus. Dobra. Co chcesz za dwie dodatkowe? Pamiętaj, że możesz go chcieć na przykład powalić. Mhm. Możesz chcieć go... może dodatkowe obrażenia? Okej. Okay. Możesz mu wytrącić broń, ale nie ma broni. Co to? Bo nie mogę chyba dwa razy dodatkowych obrażeń. Możesz, tak, ile chcesz. Tak, masz plus dwa do obrażeń. To chyba chcę po prostu dwa razy. Plus 2 do obrażeń, czyli ile obrażeń mu zadajesz? Czyli w sumie damage jest 2, czy w sumie 4. Dobrze. Armor piecnik, jeżeli to coś robi. Robi, bo on ma pancerz. Bo on ma skafander. Czyli z tego co mi się wydaje, to chyba połowę tylko jego pancerza. Dobrze. Za każdą szóstkę wrzuconą, on odejmuje jeden od obrażeń. I to są dwie szóstki na trzech kostkach. Wow. Czyli ile obrażeń? Czekaj. Zadałeś mu 4. 4. Zadałeś mu 4? Tak. Bo ten karabin ile zadaje obrażeń? 2. Słabo. I 2 mu kasuje. Tak. Chyba że auto coś robiło, w sensie, że więcej. Robiło, że miałeś dodatkowe kostki. Po prostu kostki dodatkowe. No. Okej. Okay. Czyli jest większą szansa na wyrzucenie szóstek. No dobra. Dobra. No bo na to odbił. Karol. To była twoja szóstka. Tak. Ósemkę. On zużywa, nie był przewrócony, zużywa na przejście ze średniego w krótki zasięg. Czyli po prostu rozpędza się na ciebie. Mm-hmm. Dodatkowym sukcesem jeszcze jakby co można zabierać. No tak, tak. Zabierać, w sensie wymieniać. Mi zabrać. Ale wymieniać się. Tak. Znaczy mi dać inną, wymienić ze swoją. Słuchaj, no i teraz ty. A ty przynajmniej te karty zostają już na całą walkę? Takie... Nie, teraz ja jeszcze raz. Tak, tak. Mm-hmm. Dalej ja. No. Słuchaj, czyli ty prujesz do tego i to następną zmienia ze średniego w bezpośredni. Dobiega do ciebie. Słuchaj, i z rozbiegu, z szarży uderza ciebie swoim ciałem. Rzucam na atak. Pod attack with 10 kostkami. Jedna. Dwie. Jest to bardzo. Nie masz na sobie pancerza. No, niestety już nie. Karol, są to 2 punkty obrażeń. Zostałeś zaatakowany przez. A nie, to przez obce stworzenie. A no, nawet może być bez tego stresu. 10 kostkami. No i tak nieźle. Żyjesz jeszcze? Tak, tak. Połowę życia mam. Dojebał ci. I teraz jesteś ty na szóstce. No to jeszcze raz. To samo robię. Dobra. Nie wiem tylko jak z zasięgami teraz. Wiesz co? I strzelasz do niego. Dobra, czyli rzucasz na minus 3. Czyli jakie plusy? Za broń? Za 1. Broń, tak. I to chyba tyle. Za to za celowanie miałeś plus 2. Tak. No. Możesz też przycelować. A, no to przyceluję. Dobra. Plus 2. I czyli plus 3, czyli minus 3. Mhm. I po prostu na normalny
No dobra, stary. Dawaj. No. I okej, okay, i jest niestety jedynka na stresie, czyli amunicja. Dobra. Ale są dwie szóstki. I jedną bym chciał go powalić. Okej, okay, dobra, w pożądalu. To było z celowaniem, nie? Tak. Będziesz kończył rundę niestety. Czyli jedną kostką po prostu walisz mu po nogach, upada. Tak. Zadałeś mu ile obrażeń? Dwa. I to jest armor piercing, nie? Tak. Jest jedna szóstka, czyli jeden punkt obrażeń dostaje. Tak, no amunicja by się skończyła. Co? No bo miałem jedynkę na stresie. I to wtedy... Więc wtedy chlama się kończy, tak? Dobra. Okej. Okay. No tak. Tak, no niestety, czyli... Panika. A, najpierw jest Karol... Najpierw jest panika. Może to razem będzie lepiej? Nie, znowu szóstka! Plus ile? Czyli 12 w sumie. W sumie 12. Wow. Ja na panikę rzucam maksymalnie zawsze. Czyli znaczy, krzyczysz ile tylko sił w płuca! Tracisz niestety swoją... Przez jedną rundę krzyczysz. Mhm. Obniżasz sobie stres o 1. O, się wykrzyczałem. Ale ci, którzy słyszą twój krzyk, robią test panika, nic nie słyszy. W kosmosie nikt nie słyszy twojego. Nikt, słuchaj. A pani kapitan, znaczy pan kapitan ten drugi? Nie, no on poszedł gdzieś w toaletrze do laboratoriów. Sam. Tak. Genialny kurwa pomysł. Słuchaj, to było przemyślane ryzyko. Mhm. Chyba nie. Ale tak, ale tamto był sukces, czyli go... Tak. Nagle... Cholera. Słuchaj, i teraz na ósemce... Wstaje to coś jedną akcją i drugą ja mu rzucam na jego atak. To jest czwórka. Posłuchaj, rzuca się na ciebie całym ciałem i zobaczymy, czy zdoła przygnieść cię do ziemi. Ja robię 8 kostkami rzut. 1, 1, 1, 5. O, ty fuksie. O, wow. Z tym kapitanem nie dam się tak łatwo. Słuchaj, nie, skoro cię nie trafia, nie robisz testu już na panikę. To się tak będziesz krzyczał przez następną rundę. Słuchaj. Czyli łapie cię. I zaczyna walić, ale trafia, wiesz, obok w podłogę, w szale, wiesz, ale nic ciebie nie trafia. Nie pamiętam, na której inicjatywie działałem, co? Bo to było od razu po Karolu, nie? Dobra. Czyli teraz nowa runda. Czyli teraz on na czwórce. No, słuchaj, przykro mi. Seskalkulowałeś. A jak zaczynałeś? Dobra, ale nie trafił cię, więc nic to nie przeszło. Bo się miał dodatkowy atak. Karol, czyli teraz na czwórce on. Trójka. Łapie cię za nogę. Jep! I rzuca tobą przez korytarz. I rzucam 9 kostkami. Okej. Okay. I to są, Karolu, 3 szóstki. Chmajtnął cię porządnie. Z Bogiem. Odlatujesz od niego. Wyrzucasz karabin z rąk. Robisz test pani. Czy to jest już 0 u ciebie? Tak, no to znaczy ile obrażeń? 3. To już będzie. To już będzie 0. Dobrze. Skoro jest to 0, to patrzymy, w jakim jesteś sytuacji. Aha, nie wpadasz w panikę, bo to masz 0 zdrowia, czy jesteś załamany. Czyli paniki nie mamy. Ale za to robimy test na rzut na krytyk u ciebie. Załamany tak delikatnie powiedziane chyba mocno. Złamany. Jest on broken, no. Oj tak, broken. To na pewno, jak nie tak. Złamany. To na pewno. Dobra, Karol, rzucasz 2 szóstki. I wydaje mi się, że chyba im niżej, tym lepiej na obu. No, na razie no, takie rzuty miałem dobre. O, 3-3. 33. Dobra, okej. Okay. Posłuchaj.
Nie wierzysz sam, że przez to, że przeżyłeś to. Rzucił cię, uderzyłeś o ścianę, opadłeś na podłogę i to gdzieś poszło. Masz połamane żebra. Słuchaj, ledwo się czołgasz. Wiesz co to znaczy, jak stwór wybijał? O mocy. Zostawiamy cię. Daj kartę inicjatywy. Słuchaj, i to coś pobiegło dalej i widziałeś, że zrobiło to na czterech kończynach. Niczym z dzikie zwierzę. O, podłączony trzeci. Widziałem morę dzień. Jak tam podłączyłeś ten trzeci? Trzeci zrobiony. Jeszcze no to jeden. Czwarty. I antena. Czwarty, piwko i antena. No to lecimy do czwartego. Dobra. Kapitanie czwarty, lecimy już do czwartego. Nie ma, tu jest z tej strony kapitan Jones. Okej. Okay. Kapitan poszedł sprawdzić laboratoria. Słucham? Gdzie Miller? Kapitan Miller. Tak, gdzie kapitan Miller? Poszedł do laboratoriów. Okej, okay. No to w każdym razie lecimy podłączyć czwarty silnik. Bardzo dobrze, potwierdzam. Dobra, okej, okay. Widzicie czwarty. Czy my czasem nie zespawaliśmy laboratoriów? Jedno. Ale pierwsze? Tam były dwa laboratoria. A, okej. Okay. Bo tak, Jones powiedział, że Miller poszedł sprawdzić laboratoria. Naukowe sam poszedł? No, tak mi powiedział, no też mi się to dziwnie wydało. Spróbuję go wywołać może przez ten komunikator, co mieliście w skafandrze, ale wątpię, żeby go odpalił. I tam próbuję jakoś tam nawiązać z nim łączność. Albo przez to, co sobie wziął ze sobą do kibla, czy cokolwiek takiego. Dobra. A z tym mogę się jakoś skontaktować? Z kim? Z nim? No nie, bo on nie siedzi, wiesz, przy... Śniadaniku. Jest czwarty. Ogląda na kręcanie podlezek. Dobrze. No, wydaje się w porządku. Żadnych obcych przy tym? Wydaje się, że nie. Zajebiście. Do roboty. Dobra. Próbuję cały czas wywołać kapitana jakkolwiek, czy to jest możliwe. Bo jakoś wtedy jak ze mną rozmawiał, to przez to, co tam było na mostku, czy... Tak. Okay. Dobra. Wilson. Dobra. Zakładasz szponię. Proponuję, może byśmy sprawdzili siebie, swój stan zdrowia. Może jakieś łóżko Paulinga jeszcze działa. Okej. Okay. Okej. Okay. A gdzie jest Flynn? Nie wiem. On nie poszedł do laboratoriów? Chyba tak. Nie powinniśmy go puszczać samego. No, to był mój błąd. Dobra, chodźmy do laboratorium. Jeżeli on jest w laboratorium, to będzie też potrafił obsłużyć łóżko. Na pewno. No. O, to jest cudowna maszyna. Nawet ja bym potrafiła. Dobra. To idziemy do laboratorium. Medycznego. Dobra, idziecie w stronę laboratorium medycznego. Kiedy widzicie leżącego kapitana Millera na podłodze, karabin leży na środku korytarza. Kapitanie Miller. I podbiegają do ciebie. Dobra, to wiemy, kto skorzysta z łóżka teraz. Bierz karabin. Ja podniosę kapitana. Ona bierze, patrzy z boku. Pusty. Dodatkowa amunicja macie? Gdzieś może była. Kapitanie, co się stało? To coś tu gdzieś jest jeszcze. Ona wyciąga pistolet. Okej. Okay. Da pan radę iść? Pomóż się podnieść. Pomagam. Mam połamane żebra. Świetnie. Idziemy do laboratorium. Są łóżka Paulinga, jak się przydadzą do czegoś. No. Czy ja mogę odpalić jakiś interkom na korytarzu? Tak. Do wszystkich. Mamy jednego stwora na pokładzie. Poturbował naszego kapitana. B. Na pokładzie B. Idziemy teraz na pokład medyczny, żeby połatać Millera.
Kapitan Jones, przyjąłem. Uważajcie na siebie. Tak, kapitanie Jones, to jest dobry pomysł. Chłopaki, kiedy wracacie? Halo, Flynn? Flynn. Flynn, goście. Fuck. To coś było całe zakrwawione. To musiał być Flynn. Albo go... Dobra, znajcie jakieś bezpieczne miejsce. Głupiec. Albo to był on, albo go dorwało. Tak czy siak, biedny głupiec. My tego nie słyszeliśmy. Nie wszyscy, tak. Słyszeliśmy? Tak, tak, o wszystkich. Dobra, wracaj, musimy wrócić. Poczekaj, już kończę z tym silnikiem. Jak tego nie naprawimy, to nigdy stąd nie polecimy. Dobra, ciągniecie go do łóżka Paulinga. Tak. Wchodzicie do laboratorium medycznego, widzicie Flynna. Stoi przy biurku, tam macie jakieś próbówki i tak dalej, stoi to i tyłem do was. Flynn, do jasnej cholery, dlaczego się nie odzywasz? Odwraca się do was, głowa napuchnięta, wklęśnięta w kilku miejscach. Zrzucam kapitana z siebie. Na inicjatywę. Ty, Davis, pociągnij. A myślisz, że te szczepionki działają tak jak chciałaś powiedzieć, czy działają dokładnie w drugą stronę? A Davis, Karol, ty też, oczywiście. Mhm. Nie wiem, teraz już trzyma jedną. Słuchaj, zanim wrócimy, oblecimy jeszcze statek szybciutko. Ja losuję dla niej, dla Clayton i dwie dla Flynna. Dziesiątka, Clayton będzie ostatnia. Mhm. Dziewiątka i dwójka to jest Flynn, okay, który teraz szóstkę. Przemienia się właśnie w coś bardzo dziwnego. Co masz? Trójkę. Dobra. Gówno możesz. No spokojnie, jeszcze nie. Może się do łóżka dociągam. Chyba, że wiesz, granatnik, danger close. Czyli nie mam karabin. Posłuchajcie, czyli Flynn pierwszy, zanim ściągasz broń, ładujesz, tak samo zaczyna celować Clayton, ale Flynn rozpędzony i biegnie w waszą stronę swoją pierwszą inicjatywą. Czyli dobiega, ale jeszcze nikogo nie atakuje. Ale jeżeli teraz jest już z bliska. Możecie atakować, tylko macie minus 3 kostki. Minus 3 kostki, no bo blisko tak. Jest. Tak, on ma speed 2, więc ma dwie karty. Dobrze, jest wszystko. Automatycznie te spaniki się robi. Dobra, ale jeszcze nie zaatakował. Dobra, to jest. Kto ma teraz? Tak, co masz? 3. To Karol. Teraz ja. Aha, o, tylko czekaj, bo twój stan. Tak, czy ja mogę się czołgać chociaż. Twój stan, ty miałeś połamane żebra, nie? Tak. Karol, tak, możesz już działać, tylko że masz ruchliwość i walkę wręcz na minus 2. To już co, ja w stronę łóżka. Zapisz sobie gdzieś to. A, minus 2. Czyli musisz mieć 3 sukcesy, żeby cokolwiek zrobić. Ruchliwość. Czyli minus 2 kostki. Minus 2 kostki. Okay. Ruchliwość. Na minus 2. I walkę wręcz też na minus 2. Okej, okay. Ich nie miałem dużo tak wcześniej. Ja w stronę łóżka się idę na tyle szybko, na ile mogę. Dobra, wiesz co, tylko tak, jak będę się odczołgiwał, wiesz co, musisz zrobić test ruchliwości, żeby on nie miał darmowego ataku przeciwko tobie. A mogę jakoś bezpiecznie się wycofać albo coś? No właśnie tym. Aha. Chyba, że po prostu zostajesz tutaj i robisz coś innego. Wiesz co, no nie mam broni ze sobą nawet żadnej w tej chwili. Więc próbuję się po prostu wycofać. Mimo to? Tak, no bo... Dobra. Nie zostaje. Może stres utrzyma mnie przy życiu. Okej. Okay. Dobra, czyli rzut na ruchliwość. O, nie ma jedynek, a są dwie szóstki. Znaczy jest jedynka na zwykłej. Ale to ona nic nie robi. Tak. I co, jeszcze jest szóstka? Dwie szóstki nawet. Dobra, co chcesz zrobić drugą? Wiesz co, na łóżko już się wpakować? Bo będę chciał uruchomić łóżko, żeby mnie zaczęło łatać. Dobra, okej. Okay. Chcesz się zamknąć w łóżku z obcym w pomieszczeniu. Aha, jakby co, możesz, słuchaj, możesz jedną kostkę przekazać, ale nikt nie będzie chyba chciał uciekać pewnie. Nie. No. Znaczy, możesz chcieć się odsunąć i strzelić. Mogę. Bo rozumiem, że to będzie ta mała akcja wtedy. I co, myślę, że możesz mu dać, żeby łatwiej mu było, wiesz, odwrócić uwagę, odczołgując się, on będzie wtedy miał dodatkową kostkę. Co to da mu w takim razie? Nie kostkę, sukces nawet. Sukces, o. Dobra, sukces, tak. Zajebiście. O, dobra. To była trójka. Tak. To teraz? Szóstka. Szóstka. Więc jest minus 3 za zasięg, tak? Jeżeli będziesz chciał do niego strzelić, to tak.
A czy mogę się odsunąć z tym sukcesem i wtedy będę miał jaki minus? No to ruchliwością. Najpierw musisz zrobić ten test ruchliwości. No, odsunąć ale mam sukces od Karola. No niby tak, no ale może być panika. Okej, okay, a ruchliwość to jest zręczność i... I ruchliwość. I ruchliwość. Aha. 4 to bym rzucał 6 i mam już sukces. 1, 2, 3. Najpierw chcesz się odsunąć? No to wtedy będę miał mniejszy minus za strzelanie, no. Czy odsuwasz się? Odsuwam się. Dobra. 6. Jest, udało się i mam 2 sukcesy. Sumy. Czyli poczekaj. Najpierw odsuwasz się z tą strzelbą. Tak. Czyli wyjesz jak ten Flint zmutowany, patrzę na odczołgającego się kapitana. Tak. Zostaje Clayton, ona sama. Ty się odsuwasz. Tak. Czyli jest strzela. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, bo właściwie ona jest przy tym czymś. Słuchaj, nie obchodzi mnie ona. Namacha okay. Sobie tableta. Chuj z tabletem, chcę przeżyć. Spokojnie, zrobię cię drugiego w fabryce robotów. Ale się uparł. No. Ale się uparł. Dobra. I mogę, czy ten drugi sukces mogę na coś komuś przekazać znowu? To powiem, możesz ten drugi sukces wziąć po prostu teraz. Jeden zostawiamy. Okay. Mam jeden od Karola, tak? Nie, udało ci się odsunąć, możesz teraz ten sukces wykorzystać. Mogę na przykład przy strzelaniu go wykorzystać? Tak, zajebiście, no to teraz strzelam. Dobra, i teraz do niego strzelasz, dawaj. I teraz tak, mam 5... Jakby co? Tak. Wow. Mam 5 za zręczność i walkę dystansową. Mam 2 za strzelbę, nie mam żadnych minusów za bliską odległość. Tak. Dobra, to się zgadza. Czyli rzucam tyloma. Nie ma premii broń? 2. O, okej. Okay. I mam już 1 sukces. I masz 1 sukces, tak. I będzie panika. O, rzesz, kurde. 2. Co? Nic nie wyrzucił. I nie możesz, forsować. Nie może, bo ma 1. Nie mogę. Czyli mam 1 sukces. A punkt fabuły? Najpierw ewentualnie masz... mogę mieć punkt fabuły. Czekaj, najpierw sukces. Masz panikę. Dobrze, panika. Czyli kaszek plus 2. 6. Ok, spoko. Keep it together. Dobra. Ogarnąłeś się. O, wow. 3 obrażeń. Punkt fabuły. No, może to coś mu da, wiesz. Wiesz, bo ja wtedy miałem 3 sukcesy. Więc ja go jednym strzałem zdmuchnąłem, nie? Myślę, że minimum tyle bym potrzebował. Dzielam. Dawaj, zadajesz mu obrażenia, tak? Tak, zadaję mu 3 obrażenia. Bo broń zadaje 3? Tak. I wysypała mi się cała amunicja jeszcze. Dobra, czy po prostu waliłeś z tej pompki. Pewnie, że masz dodatkową amunicję jakby są zebraną. Muszę przeładować. Trzeba przeładować. Czy na ile dostaje on? Na 3. Na 3. Nie ma pancerz jeszcze chyba. Nie ma. A, bo nie, nie ma skafandra. Nie ma skafandra, że tak powiem, jest jeszcze we wczesnym fazie przemiany. Dobra. To była twoja 6. Tak. I teraz jego 9. Jego 9. Czy ja dostaję nowy stres? Bo miałem 1 na stresu. Nie. Rzucałeś na panikę. Dobra. I udało ci się opanować. I teraz on. I słuchajcie, i on będzie. On będzie atakował w takim razie. Clayton. Clayton, tak. Już sobie wezmę jego staty. Na siłę pewnie jest atak wręcz. Tak. Warto wręcz tak. Na siłę, dobra. Dobra. Posłuchajcie, Clayton, on łapie i po prostu uderza nią o ścianę. I teraz ona kończy i ona strzela do niego z bliska. Strzela do niego z jego pistoletu. To nie będzie najlepsze strzelanie. Range combat, tak? I jest plus zręczność. Tak. Czyli ona ma 5, minus 3, że blisko. Mhm. Czyli 2 ma. Jest 6. Jaki pistolet ma obrażenia? Pistolet. Premium plus 1, obrażenia 1. Dobra. A to jeszcze jedną kostkę ma. Premia plus 1. A premia plus 1. Może. Nie, zabrakło. Obrażenie 1.
O, słabiutkie. Wszyscy. Tak. Dobra. Jest nowa runda. Karol? A, czy nie, czyli teraz Flynn. Tak. No. I Flynn robi, słuchajcie, słuchajcie to samo. Tak, słuchajcie, jeszcze raz dalej, uderzając tylko to na teraz tyłem głowy, uderza w ścianę. I ślady już krwi są na framudze. I to był on za dwa. Karol. Ja cały czas... Dobra, pakuje się do łóżka Paulinga. W środku cały jest wypełnione krwią. To było to wcześniej, które widzieliście, bo po prostu nie było widać, co jest w środku. I zamykasz się w środku. A nie higieniczne. Co w tej chwili? Celuję i strzelam? Dobra, tak. Czyli zacelowanie mam... Plus dwa? Plus dwa, dobra. Czyli tak. Mam 5 za strzelanie, za postawę, 2 za tak? pompkę, 2 za celowanie i 2 stresu. Dobra. Nie, nie mam amunicji. Przeładowuję i strzelam. Dobrze, ale przeładowujesz... Szybką akcją, chociaż jedną łuskę. Właśnie myślę o tym, czy... Bo strzelbę możesz po jednej ładować. Czy reload był szybki? Ale w pompce możesz od razu do komory zapakować. No właśnie o to chodzi. Aim, seek, cover. Reload, reload, reload. Shoot, burst, throw, reload. Slow action, niestety dzieran. A szybka akcja, wyciągnięcie broni, blokowanie ataku, podnoszenie przedmiotu, retreat. Ale ja nie chcę załadować. Masz jej pistolet podnieść z tej babki? Nie, bo musiałbym podejść do typa. Nie, no niestety, słuchaj, ale przeładowanie wciąż jest powolną akcją. Ale jeżeli nie przeładowałbym całego, tylko... Ale przeładowanie, no. Ja wiem, odwiem, o co ci chodzi. Damage. Słuchaj, dobra, zrobimy tak. Niech to będzie szybka akcja, ale nie będziesz mógł dodać sobie żadnej dodatkowej kostki do obrażeń. Jeżeli ci wypadnie, na przykład 4 szóstki ci wypadną. Ale może się przewrócić i zrobić inne rzeczy. Tak, oczywiście. Tak, tak, chcę to robić, czyli jeszcze raz. 2 stresowe, 5 baza, 2 za broń i bez celowania. Dobra. Bez celowania, tak. Jest szóstka? Nie, jest trójka. Jedna szóstka. Czyli ile obrażeń? 3. 3 obrażenia. Jeden pocisk. I leci na podłogę z rozwalonym łbem. Clayton opada pod drzwiami. No to biorę Clayton szybko i do drugiego łóżka. No. Pójdź żelazo, póki jeszcze cię. Chodzę z nią do łóżka Paulinga. Jesteś maleńka, często tu przychodzisz. Dobra, ucinamy tutaj. Udało się podłączyć czwarty silnik. Dobra, wracam, Davis. Dobra, Fred, wracaj, trzeba obgadać sytuację. Dobra, wchodzicie, pakuję się do środka. Ja mu idę na spotkanie tam do tej śluzy, czy coś takiego. Dobra, ty co o tym sądzisz? Te potwory cały czas są na statku. No ale musimy stąd i tak wydostać. Czy stokrotka ma kapsułę? Nie. Za mała jest. No chyba jedyne 3 kapsuły, któreśmy widzieli, znaczy to ta jedna kapsuła z 3 miejscami, tak? Aha. No chyba były na tym jeszcze. Ale czekaj, dałem ci rozmawiam. A jakaś najbliższa... Nie ale wiem, o czym tu już odpytasz? Nie, bo my wydaje mi się na poprzedniej sesji widzieliśmy kołatę. Widzieliście kapsuły, tak. Na pewno widzieliście w apartamencie przez szafę było przejście do kapsuły z 3 łóżkami, czy taka większa. Tak. Dobra, ja ci powiem, jaki jest mój pomysł. Powiedz, co o nim myślisz. Zabieramy kapitana. Ustawiamy jakiś self-destruct na tym statku i spierdalamy i zostawiamy ten cały syf ze sobą. No nie, chyba nie chcesz tego sprowadzić na ziemię. Nie chcę. Co ty sądzisz? Kapitan się zgodzi. Jebać korporację, jebać tę blondynę, jebać ich kapitana. Jak dla mnie. Jak dla mnie dokładnie tak samo. On dobra. Sobie nawet nie wspomniał. Nie zasługuje na miłość. Nie no. No powiedzieliśmy, że chcieliśmy cię też zabrać. Nie, dobra, to... Nie jestem do końca przekonany, czy naprawa anteny
jest nam niezbędna w tej sytuacji. Jak chcemy utrzymać pozory, i tak musimy naprawić jeszcze fotel pilota, zanim gdziekolwiek się ruszymy. Okej, okay, ja powiem, że antena jest nienaprawialna po prostu, na chwilę obecną. Albo że wymaga czasu, czy coś takiego. Trzeba wrócić, zobaczymy, czy tam się odjebało na statku. Sprawdźmy, czy coś z anteną się stało. Okej, okay, nie, oblecimy statek, zobaczymy ogólnie, jak to wygląda. Zawsze możemy powiedzieć, że potrzebne są części ze środka. Dobra, no i robimy, że tak powiem, recon taki dookoła statku, jak to tam wygląda sytuacja. Dobra, czy wracacie, czy chcecie jeszcze, bo jest jeszcze antena do naprawy? Tak, właśnie lecimy obczaić cały statek, jak wygląda, plus antenę też, jak wygląda. Dobra, okej. Okay. Dobra, podlatujesz i z zewnątrz widzisz, że antena rzeczywiście jest uszkodzona. Oceniasz to na najszybciej 20 minut, najwolniej 1,5 godziny. Zależy od tego, na jak się sprężysz, jak to się będzie szło, bo niektórych chyba, że nie widzisz. Ale masz ze sobą sprzęt, jesteś w stanie to zrobić. Dobra, mówimy, że na razie się nie da naprawić, wracamy na statek. Zobaczymy, czy tam się odpierdzieliło. I zasada, nie rozdzielamy się do kurwy nędzy. No dobra. No dobra. To nawiązuje łączność z tym kapitanem Jonesem, czy jak on tam ma? Tak, Jones. Kapitanie, jak sytuacja na statku? Kapitanie? Kapitanie Jones? Kapitanie Jones? Tu stokrotka, czy mnie słychać? No, nie ma odpowiedzi. Ja, to jest bardzo duży statek, nie? No, jest to. Ile czasu by zajęło przelecenie od anteny do mostka, żeby przez szyby zaświecić? No. Chwilę. Dobra, to zobaczmy z zewnątrz, co tam się dzieje. I lecimy na mostek, reflektory, wiesz, to dobra, sprawę. I wiesz, że są zasłony. Były? Były. Były zasłony. Były. Da się je od zewnątrz jakoś uzgodnić, coś, nie? Wiesz co? Jakby tak technikę, dam ci na minus 2. Daj mi chwilę, zobaczę, czy da się te zasłony jakoś... Słuchaj, moja oferta nadal jest ten, mi pomaga. Obawiam się, że mi może przeszkadzać. Dobra. Spróbuję. Jak się nie uda, to trudno, to wracamy. Okay. Dobra, to uważaj tam na siebie. No to tak próbuję. Dobra. Ale potrzebna ci będzie moja pomoc, możemy wyjść razem. Statek i tak jest, wiesz, nie odleci nigdzie. Znasz się na to? Oby są wpakowane. Uruchomiłem procedury. Są zaprogramowane. Trzy. Trochę mam to sprytu. Nie wiem, jak wygląda pomaganie. To zasuwam drzwi. Michał? No, już tak. No. Zbieram tą amunicję, która mi się wysypała. Przeładowuję do końca. I wywołuję kapitana. Interkomem. Masz jego co z nimi kontakt. No to się łapie z nimi chłopaki. Co, gdzie jesteście? Sekundeczka. To jest dziewczyna. Dobra. No to guys. Guys, oczywiście. Pause. We have your pause. Jak wygląda kwestia pomagania? Na przykład jak ja mam trzy sprytu, mogę z nim jakoś wyjść mu pomóc z tymi zasłonami? Dobra, stoisz nad ramieniem mu i mu po prostu, wiesz, gadasz. Dobra, to powiedz, czekaj, z latarką tak stoję. No dobra. Znaczy nie, on nie wychodzi na zewnątrz, tak powiem, przez waszą stokrotkę, chce się połączyć ze statkiem i obejściem. Ale jak mówię, na minus 2 czy na minus 1? Na technikę wciąż. Na technikę, bo nie mamy chyba nic takiego do... 6 czyli na 5. No jest na tylko na tylko no, na technikę. Jest jedynka i dwie szóstki. Jest jedynka na... Na czarność. Stresu. Ja bym chciał od ciebie test paniki teraz, czyli K6 plus 3. 2 plus 3. Już nagle... bez dźwięku, ale... Podnoszą się zasłony, w których widzicie kapitana, który stoi tak... Uderza. Głową. Kościanę. Zajebiście. U kapitana mamy... Kurwa, masz Fred, wracaj na statek. Nie, jesteś na statku, jesteś na siebie w... Okej. Okay. No to kurwa, pięknie, dobra. Trzeba się ogarnąć. A i ten nas wywoływał, tak? Tak. Tak. Możecie pogadać, a ja z Karolem zrobię łóżko Paulinga. Mówisz, co tam, się stało? Zostasz sobie K10. No, kapitan dostał bęcki od jednego ze stworów. Okej. Okay. Poszliśmy, znaleźliśmy go razem z Clayton. Stwierdziliśmy, że musimy go szybko do medycznego zaprowadzić. Próbowaliśmy wywołać Flina.
Flynn się nie odzywał, zapytaliśmy go, jak się przemieniał w stwora. Pokiereszował też Clayton. W tym momencie kapitan i Clayton są na łóżkach Paulinga. Zabarykadowałem się na tyle, na ile mogę w medycznym. Kapitan się nie odzywa. Bo kapitana już... Kapitan is no more. A co, kurwa mać! A co z Wilsonem? No jest z Wilsonem, kurwa. Z Millerem? Powinien się wylizać. Ma połamane żebra, jest trochę poobijany. A co z Clayton? Na razie leży. Jeszcze nie spojrzałem na diagnostykę, dopiero odpaliłem procedury. Możesz Clayton teraz spojrzeć. Sprawdzam co mówią. Robi pan diagnostykę, czy jest wszystko z nimi w porządku, czy Clayton niewielkie rozcięcie z tyłu głowy, trwa zaszywanie, środki przeciwbólowe. A możesz rzucić jej jakiś skan całego ciała, coś takiego? To chciałbym to zrobić. No i tak samo Millerowi. Tak, że u niego trwa to dużo dłużej, połamane żebra, wszystkie środki są podane i jest tak. Tak, a czy są jakieś anomalie? Nie. Okej. Ani u jednego nie. Ani u niej, ani u niego. Wygląda na to, że są czyści, tak? Oni wykorzystywali te łóżka do usuwania zainfekowanych stworów. Ale nikt tego nie przeżył. Ale nie mają ich, więc to jest bardzo pożyteczne, no. Okej. Okay. Dobra, więc jeszcze raz spróbujemy naprawić antenę i będziemy wracać na Kronosa? Nie. Tak. Na Kronosa. Może pierdolcie tą antenę. Ja jestem tutaj sam i mam dwójkę rannych. Okej, okay, lecimy i się wyłączam. Ty, Fred, co robicie? Fred. Jego też musimy zostawić. Nie zmieści się. No, takie jest życie, no co zrobimy? Bierzemy kapitana i spierdalamy. No takie jest moje zdanie. Poczekaj, że zobaczymy, co powiedział kapitan nawet, bo obawiam się, że może być moralne rozterki. Wiem, kurwa, to jest trochę klucha. Ale weź pod uwagę, że on w naszej sytuacji zrobiłby tak samo. I zlecimy pierwszy raz? Tak, chyba. Tak, to było. Wydaje mi się, że to było mówione, że on. Że pierwszy raz. Że to jest wiele miesięcy, ale pierwszy raz. Dobra, lecicie naprawiać antenę? No nie, to właściwie ma, lecimy, wracamy na statek. A, dobra, okej. Okay. Lotujecie przez hangar. Tak. Troszkę to trwa. Co robicie? Mogę sam zamknąć hangar. Tak, tak, oczywiście. To zamykam. Miotacz ognia sobie tam przyszykowuję. Odpalam interkom. Dobra. Chłopaki, jest szansa, że jest jeszcze jeden stwór łażący swobodnie po pokładzie, ten, który poturbował kapitana. Jeden jest na mostku. Jeżeli tam został, czyli macie szansę na dwóch. Mamy dwóch. I na mostek trzeba będzie na pewno wejść. No tak. Nie. Dobra, czekam na was. Czy w karabinie pulsacyjnym jest dalej granat? Chyba w ogóle nie było. O, fuck. Czyli karabin pulsacyjny jest do dupy teraz. No. Ja nie wiem, czy nie było zapasowego magazynka, tylko nie. Nie. To jestem pewien, że po prostu było załadowane od razu. Odpalam skaner. No. I stawiam tak, żeby kierował w stronę drzwi, tak? Bo tu nie znam innych wejść. Dobra. Dobra. I ty czekasz. Tak. Ty czekasz. Co wy robicie? My idziemy. My wiemy, czy oni są w laboratorium? Wiem. Tam gdzie łóżka powinny, dobrze, to wiemy. Ewentualnie zostaje nam jeszcze apartament. Wyszegać. Jak ta laska zyska przytomność, to ma spierdali jedyną dosłowną kapsułą. Ale na razie jest w łóżku jeszcze. Okej, okay. To co, idziemy do niego. Dobra, i trzeba kończyć na osobności z kapitanem sprawę obgadać. Najwyżej zrobimy tak, że spróbuję go gdzieś odciągnąć z tą blondyną, a ty obgadasz z kapitanem sprawę. Dobra. Dobra, no idziemy do laboratorium, no zobaczmy, jak się sprawa potoczy. Dobra. Wiesz, no, albo się uda, albo się nie uda, no. Są zawsze dwa uda. Są zawsze dwa uda. Idziecie korytarzem. Kiedy po opuszczeniu pokładu hangarowego, poziom wyżej, widzicie na korytarzu leżącą osobę w stroju załoganta, ale nie jakaś zmutowana czy coś, leży głową do góry, twarzą do góry, jest to kobieta. Kojarzysz? Próbuję poświecić lasarkę. Chodziliście już tutaj. Nie byłem. Jaka tam jest temperatura? Nie, normalna. Para nie leci. Co? Para nie leci. I nie było jej wcześniej. Szliście tędy wcześniej, nie było jej. Dobra, ty trzeba i tak musimy tędy przejść. My sam
wszystkich tych, których żeśmy widzieli wcześniej, albo nie żyją, albo... W sensie ta pierwotna załoga... Są nie widzieliśmy ich wcześniej. Nie widzieliśmy ich wcześniej. Okay. Ja jebie, dobra, musimy podejść. Ja tylko odpalam ten miotacz ognia i tam wiesz, tak. Z późniarą. Powoli podchodzimy. Mhm. Dobra, podchodzicie. Weź ją szturchnij. Patrzycie na nią z góry, młoda... Przeciętnej urody kobieta. Szturcham ją butem. Czarne włosy, tak dotąd. No, nie wstaje. Żeby, nie wiem, jakieś oznaki życia czy coś? Czy... No, leży. Dobra, weź potrzymaj, ja to sprawdzę. Daję mu ten miotacz ognia i sprawdzam, wiesz, puls i tak dalej. Dobra. Czy żyje. Dobra, sprawdzasz puls, ale nie ma pulsu. Ja bym się od ciebie test medycyny. 2 plus 4, 6. Weszło. Zwykle nie ma pulsu, to też nie żyje. Te stwory też pewnie nie mają pulsu. Co? Kurwa, żadne nie weszło. Forsuj. A, czekaj, ja rzuciłem 5 kostkami. Dobrze. Use the force. A ile powinieneś? 6, no. Ale to był suspens, tak nie. Słuchaj, sprawdź, podnosisz jej głowę i już czujesz po prostu lepką krew, wiesz, z tyłu głowy. Dobra, nie żyje. Słuchaj, wybierz rękę, wiesz, cała w mleczno-białym płynie. W mleczno-białym płynie. Nie, krwi tam nie ma. Mówiłem, kurwa, mówiłem. Dobra, wycieram to. Ale czekaj, ale tu coś można z niej wyciągnąć. Czy to tak nie działa tutaj? Daleko odeszliśmy od stokrotki? Jesteś wyżej po kąpie. A jakbyśmy ją zaciągnęli na stokrotkę i podłączyli do kompa, bo rozumiem, że to jest cyborg według naszej wiedzy. No, Android. Android, przepraszam bardzo. Bez urazy. Ojej. Możemy ją zanieść na stokrotkę, spróbować podłączyć? Możecie robić co chcecie. Spróbujmy. A czy według naszej wiedzy, tak, to według się... twojej? Tak. Oczywiście. Robimy tak? Tak. No, zajebiście. No, nawet nie trzeba by ją podłączyć do stokrotki. Nawet byś próbować ją naprawić. No. Tak. Wiesz, tu na miejscu. Mogę zrobić to tutaj. You sure? Dobra. Jak ci się uda, to spoko. Na korytarzu. Tylko osłaniaj mnie. Czekaj. Co się tu przywlekło? Może chociaż wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia obok? Mm-hmm. A tu jesteśmy na pokładzie z czym? Już mówię. Jesteś na pokładzie B. Jest to pokład B, moment. Nie, to jest coś w pokładzie C, ładunek. To jest tutaj magazyn, ładownia, wieże chłodnicze, reaktor ze sterownią, gdzie byliście wcześniej. Nie potrzebujesz tego kompa stokrotki? Nie, nie potrzebujesz. Same miejsca, w których schowałby się alien. Tak. To samo magazyn, wieże chłodnicze. Poza tym mówisz dziura z tyłu głowy. Tak. Dobra, słuchaj, chcesz to robić, na pewno mogę cię osłaniać, ale może... Dobra, chuj, robimy tutaj. Długo mi to zajmie? Dobra, przyglądasz się jej, tak? Odwracasz się na tył. Ja biorę od niego miotacz i tam lustruję okolice. Dobra. No widzisz, że jest rzeczywiście w kiepkim stanie, szczerze mówiąc. Może rzeczywiście mieć sporo informacji, to znaczy nie widzicie wcześniej, tutaj ukrywał, aż się cholera wie. Uderzenie było o ścianę, już teraz ślad na ścianie jest, i pan tak się osunęła. Ale mimo to może to zająć kilka godzin. Wow. Czyli takie przełożenie zasad gry, zmiana. Mm-hmm. Cały shift. Nie, to potrwa. Dobra, a to w takim razie... Możemy ją skitrać na to wkrótce, żeby tamten nie widział. Tak zróbmy. Jeszcze oglądam, słuchaj, to jest ewidentnie uderzenie. Teraz pomyśl, kto to zrobił? Podejrzewam, że jeden z tych stworów. Czyli myślisz, że jeden ze stworów pierdolnął nią o ścianę i poszedł, nie rozszarpałby jej? Nie znam się na potworach za bardzo. Jak to jest android, może jak nie wyczuł krwi czy coś? Dobra, skitrajmy ją na stokrotce. A na pewno się nie obudzi, nie odleci tak. Stokrotką? A. Jeszcze bardziej nie rozwalcie głowę.
Nie, tylko ponieważ wsadzanie nieprzytomnego, nieznanego na ten osoby. Fuck you! Do działającego pojazdu nigdy się nie kończyło źle. Dobrze, to może zamknijmy ją w jakimś pomieszczu. Możemy zatwalać drzwi. To zawsze pomaga. Rzućmy ją tutaj tego magazynu. No, a jeszcze kogoś ją przeszukam, czy nie ma czegoś przy sobie. Okej, okay, dobra. No to nie byłem przygotowany. A nie wygląda jak Pino na Rider czasem. A już wiecie, że wygląda. Tak, czułem. No, mogę wam pokazać. Około 20. No nie, nie ma nic przy sobie. Po co Android miałby coś mieć? Zdjęcia rodziny? No dobra. To wpakujmy właśnie do jakiegoś pomieszczenia i zaspawam drzwi za nią. Jezus. Trzeba spawać te drzwi, chyba sobie odpuśćmy. Do magazynu, tak? Do najbliższego pomieszczenia. W magazynie nie byliście jeszcze ani razu. No. W świecie. Dobrze, to... Słuchajcie, widzicie, oświetlacie go trochę ze światła z zewnątrz. Słuchajcie, światło nie działa. Ja mam miotacz ogniem włączony. Mhm. Widzicie dużo beczek z symbolem ognia i z napisem quinitrecytylina. Wysoce niestabilny napalm. Wiesz co, wyłącz ten miotacz ognia. Dobra. Dobra, połóżmy na tej stacji, spierdalajmy. Mhm. I za pospolenie go jeszcze kiedyś sprzęt. Dobra, ale jakiego sprzętu? I rozglądacie się na spokojnie po magazynie. Na przykład jest jeszcze palnik jeden, jakbyś chciał. Mhm. Znajdujecie dwie działające gwoździary. To jedną sobie biorę. I lewarek. Okay. Ponadto znajdujecie jedna ze skrzynek, przyciąga wasz wzrok, ponieważ jest zamknięta na kod cyfrowy. Wygląda na solidną? Wygląda na bardzo solidną. Spróbujmy ten kod złamać? Nie? Nie. Może ten Android by wiedział. Albo kapitan, ale z kapitana to już nic nie zrobimy. Albo ten lądosłuch? No właśnie. Dobra, zostawmy tego, ale nie mówmy może na razie. Mhm. Skąd się tu musiała wziąć? Mogła być tutaj. W sensie, że co? Wyszła z magazynu i jedna głową o ścianę i mogła... Mogła wyjść z magazynu i napatoczyć się na jednego ze stworów. Mogło tak być. Ale czy nie wydaje ci się, że kapitan mówił o dwóch ruchach na statku? Mówił o ruchach. Właśnie to mnie też zdziwiło, ale nie mówił. Dobra. On powiedział, że... Nie wiem, czy my się w ogóle słyszeli tę rozmowę między... Właśnie. No to tak, jak to jego reakcję, tak. Tak słyszeliśmy? Tak. Okej, dobrze. Dobra. Bo mówił, że matka jest uruchomiona. Ale matka jest na mostku jest na skurwie. Tak, to prawda. Ale skoro, kurde, z dziesiątej strony wiemy, że on tam jest, wejdziemy, nie damy rady go spalić? Luźna sugestia. Może damy, tylko jak nie będziemy musieli tam wchodzić. Dobra, tak czy srak, chodźmy do tego laboratorium, trzeba pogadać z Millerem. Dobra. Odwracacie się i widzicie w wejściu... Kurwa. Wielki napuchnięty łeb, zniekształcony, długie ręce, cały we krwi. I zobaczymy sobie, w jakiej sytuacji teraz się znajdujecie z testem, znaczy testem. Ja czułem, że ja pierwszy umrę. Karol nie umarł. Byłem blisko, jedno? Ale nie. Jedną. Ale trochę twardszy był. Dwie i to jest ósemka i szóstka, całkiem wysoko. Trzy. Pięć. Okej. Okay. Czy jesteście wcześniej. Więc będziecie przed nim. Mhm. Okej, okay, panowie. To będzie dwa razy. Państwo. Może go zabić. Będzie dwa razy, tak. No Nikos. Gwoździarą. Dobra, no gwoździarę. Okej, okay. Czy to jest na jakiś zasięg? W sensie? To jest zwarcie. Tak, czyli z bliska. On nie jest blisko. Nie, on jest na bliskim zasięgu. Oczywiście możesz podbiec. Oczywiście. Zmiana broni to jest jakaś krótka akcja. A co, chcesz czegoś nie dostrzelać? Pistolet. No to ma po prostu. Dobra, to z pistoletu. To już tylko bez celowania w takim razie, tak? Te lamusy celują. Bym mógł tam przycelował, ale dobra. I patrzę sobie. 180 to jest
Mufugę tam. Tak, wyciągnięcie broni, niestety. Czyli jedną tą kurką łańcuchową wyciągam broń. Dobra. I strzelam. I wal. To jest niestety nie jest to moja największa cecha. Ale stres. Stres pomoże. No, bo przeszkodzi. Kurwa. O Jezu. O ja co ci rzut. Cztery jedynki na sześciu kostkach. I to jest jeszcze kość rzut na stres. Czekaj, mogę się forsować. Nie, bo masz jedynkę na stresie. Rzucaj. Rzut też na stres. 3 plus 3 to 6. 6. Okej, okay, spoko. Więc po prostu... Nie. A będzie... dookoła niego. Słuchaj, jak w Pulp Fiction. O tylko... Divine intervention. Boska interwencja. Więc słuchaj, niestety po amunicji poszło. Dobra. Ma jakieś magazynki, nie? Mam magazynki. To dawaj jeden. Thank you. Szymon. Napierdalam miotaczem ognia. No, pokaż jak się to robi. Przynajmniej nie stoi. Zręczność 5. Tak. Właśnie, przynajmniej nie stoisz, bo nie stoi na palmie. Ale stoi w drzwiach. Nie, tak. Ja one są tak, ja wiem. 5 i to jest walka dystansowa 2, czyli 7. Celujesz? Możesz celować jeszcze. Ich celowanie da mi 1. 2. 2 kostki. To celuje. Miotacz jest na bliski zasięg? Sprawdzę. Sprawdź. Range. Medium, tak. Spoko. Czyli 9 kostek powinienem mieć, tak? No, dawaj. Ty, a nie spierdol tego. Tu zapisałem, że guziarka jest range short. Czyli może. Tu mam wsparcie. No to jest to mój błąd w takim razie. Albo zmienili. Czekaj, to była errata potem. Okej. Okay. Proszę, poczekaj chwilkę. To zmieńmy w takim razie to. Czyli no może do guziarki do niego strzelić. Ale nie taki, taki trafiłem, więc spoko. No okej, okay. No tak jest. A nie miał więcej kostek albo mniej? Nie. No. Mógłbyś przycelować i miałbyś jeszcze kostkę. No. Rzuć jeszcze jedną kostkę. Rzuć dwie kostki. Tak, dwiema kostkami byłbyś. Nie. Jeszcze jedna jedynka. No dawaj Szymon, dajesz to! Jest jedna! Ile? Jedna? Jedna szóstka. Ja myślę, że to jest dobry moment na wykorzystanie punktu fabuły. Naprawdę? A nie chcesz forsować? A, dobra, forsuję. Bierzesz czarną jedną. Bierzesz jedną czarną. I rzucam... Iloma chcesz? Tyle ile miałeś? To nie musisz tam tą szóstką rzucać, to możesz zostawić. Tak, czyli jeden sukces już masz. Tak. Możesz mieć więcej sukcesów. Okej, to tu warto, to warto przeforsować. Tu był punkt fabuły był słaby. Jedna szóstka. Kurwa, jest. Jedna, no. Jedna. Nie wydał punktu fabuły, a ma dwie. Ile to wyobrażeń? Ile mamy otoczenia? Dwa. Czyli trzy chyba, że go nie wiem, powalisz na przykład albo coś. Żeby tak, może go powalić, żeby stracił akcję przed jedną, nie? Że, na pewno, żeby nie szedł w stronę beczek. Dobra, zobaczymy. Czyli tak, jedną na pewno trafiam, a drugą mogę wykorzystać na przykład na drugie trafienie, albo powalenie, albo cokolwiek takiego. Tak, wystaje mi się po prostu, że on jednak zasłoni się trochę przed tym ogniem i straci tą jedną akcję. Okej, okay, pan też mu nie zadziałał. Ile obrażeń w takim razie? Dwa. Za jedną szóstkę. Tak, i to koniec. A drugie, żeby spowolnić. Okej. Okay. Tak? Dobra. Dobra. I teraz na inicjatywie 6. On traci jedną akcję, bo się zasłania, ale przestałeś w niego już nasuwać i on podchodzi. Czy się pali? Bardzo dobre pytanie, Szymon. Nie wiem. Dobra, od ognia sprawdzone, czyli tak, on się pali. Jedną tą kartą podchodzi do was i drugą będzie... A drugą nie. Ja muszę mu rzucić. 6. To nie dobrze. Czyli dobrze. To nie dobrze. Ale muszę rzucić kogoś z was. Raz, dwa, trzy to ty. A przepraszam, ma androidka? Raz, dwa. Nie, ona co? Nie, ona gdzieś... Ona gdzieś leży, no. Nie jest atrakcyjnym celem dla niego. Ona gdzieś to leży. Jest. Weźmy na rajder. Podbiega do ciebie. Do mnie. Zajebiście. Czy będziesz chciał to blokować? Nie będziesz miał ataku w następnej rundzie. Ja myślę, że z racji tego, że on się pali, nie blokowałbym. Dobra. Słuchaj, czyli podbiega do Davis. Łapie ją za głowę, naciska z całej siły, aż pęknie jej czaszka. Teraz zobaczymy, czy jednak pęknie ta czaszka.
Jakby pękła, byłoby trochę chujowo. Same szóstki. Nie, a jednej. Szymon, nie ma ani jednego trafienia. Słuchaj, ten atak zadałby ci automatyczny krytyk. O, damn. Szymon, rozgniótłby ci czaszkę. Słuchaj, jesteś twardy, i to tyle. I nowa runda. Dostaje obrażenia za to. Teraz może dostać obrażenia. Iloma? 9. Szymon, rzuć ty. 9 kostek. Za każdy sukces będzie miał jedno obrażenia. Nie spierdol tego. Nie spierdol tego, nie spierdol tego. No. Słuchaj, dam moche obrażenia. Nawet jak będzie jedno, to już chcę. Jest jedno. Ale będzie się pan nie. Teraz ja rzucam jemu na... Poczekaj, bo teraz jego pancerz. Może wiesz, nie zadasz żadnych obrażeń tą jedynką. Bo mówi się, że rzucił 2. Nie! Przechodzi mu ten jeden punkt obrażeń i zwiększamy intensywność ognia o 1. Czyli jest 10 teraz. Tak, ale na początku nowej rundy. Nikos. To gwoździarą z celowaniem. Dobra. Nie możesz. Dlaczego? Na jedynkę. Amunicję stracił. Nie, na pistolet. A żeśmy zamienili na gwoździarę. Jezu. Nie masz gwoździ dodatkowych? Ale tam było kilka tych oczek takich. Tak, bo jeszcze ten nie rozumiałem zasad do końca. To bez sensu, bo to zmienia gwoździarę. Sorry. Nie, dlaczego? Większe obrażenia chyba. Wiesz co, zmień sobie teraz na pistolet, po prostu jedną akcję i napierdalać pistolet. Najwyżej nie postrzelić, no co się stanie. Ale co z lepszą bronią? Gwoździara. No pamiętaj, są inne gwoździary jeszcze. Możesz złapać jako. Chyba, że walczy z niego z pistolet. Mogę go napierdalać gwoździarą wręcz? Weź się, no, a daleko ma do jakiejś innej gwoździary? Nie masz podnieść innej gwoździary? Ja lepiej ogólnie wręcz też walczy, no. Więc może więcej zrobić. Aha. Z jemu by się siekiera przydało. To jest ogólnie broń zasięgowa, nie? Tak. Nikos. A ty masz siekierę? Ja mam siekierę. Mogę mu zabrać siekierę? Jasne. Zabieram mu siekierę i napierdalam siekierą. Dobra. No była tak na magnes przyczepiona do pleców. Fantastycznie się składa. Wiadomo, no, oczywiście, że... Ale wiesz, dobra, to byłem tu szybką akcją. Bo raczej łapiesz mu z pleców siekierę. Opuszczasz gwoździarę, łapiesz mu siekierę z pleców. Nie! Yes! Dajesz. O. Próbuję się uchylić. No. I ważne będzie jeszcze wywalić. Kurwa mać. No nic. Ja pierdolę. Nic. I jeszcze jedynki na czarnych. Dwie jedynki. Ja jebie, idź Nikos, ostatni raz pożyczałem siekierę. Ale amunicja z siekierą się skończyła. Mówi mi, że mogę dwukrotnie forsować każdy rzut oparty o siłę. Jeśli tak, dwukrotnie forsować, ale musisz móc forsować. Bez sensu. No dobrze. Amunicja w siekierze się skończyła. No to co, panika? Tak, amunicja w siekierze się skończyła. Zacięła mu się. A mogę sobie pół fabuły dać teraz, żeby mieć sukces? Tak, ale nie wiesz, mógł forsować. No będziesz miał po prostu dobrze, sukces. Ale sukces. Ale go trafisz. No. Dobrze. I tak chcę. Dobra. Ale i tak rzucam na panikę. Niestety. Kto nie użył jeszcze... 2, czyli razem 5. Punktu... Czyli nic. Fabuły? No. Ja użyłem już. No, daj, na przypominajkę. Ty użyłeś? Szymonowi. Ja nie użyłem. Ja użyłem. A ty użył? Tak. Kiedy ty użyłeś? No to będzie na przykład chyba. Chyba tak. Nie, przy czymś innym. Ale używałeś tak. Użył. Czyli co, trafiasz go? Tak, za 3. Siekierą. Za 3. Bez dodatków. Tak. Ja użyłem punktu fabuły, jak rzucałem na wytrzymałość przy szczepionce. Zgadza się. I teraz jemu rzucam na pancerz. A on ten jest przybijający pancerz albo coś? Siekiera? Chyba nie. Nie wiem. Wow, 3 jedynki. Jeszcze takiego rzutu nie miałem. Ja mogę mieć. Na ile obrażeń? 3. Okej, nie wiem. Więcej niż karabin pulsacyjny. Słuchaj, wbijasz mu tutaj i zatrzymuje się ostrze na kości, aż chrupnęło. I Szymon? Próbuje się, bo on mnie trzyma cały czas. No teraz powoli cię puszcza, już wiesz. Słuchaj. Nie trzymać. Próbuję tą krótką akcją, czy mogę go próbować nie to, że kopnąć, tylko odepnąć po prostu nogą, żeby na korytarzu wypadł. To może się bardziej ty odsunąć. Wiesz, to byłby atak wręcz.
Aha. Którym mógłbyś dodatkowym manewrem sprawić, że on go, że go odepchniesz i przewrócisz. Ale podstawa byłyby obrażenia. Chyba jesteś kiepski w walce wręcz, nie? Kiepski. Znaczy, no tak. Dobra, słuchaj, to... Ja proszę to mój magazynek od pistoletu. Oczywiście. Słuchaj... Dziękuję. Ja myślę, że to jest nie do końca rozważne, co teraz się stanie, ale słuchaj, słuchaj tego. Podpalam beczki. Poczekaj, bo on ledwo żyje. Nie, chuj, dobra, nie, nie, nie. Bo chciałem po prostu napieprzać tym miotaczem, jak stoimy przy nim. Nie, próbuję, jest, słuchaj. Żeby jego uderzyć tym miotaczem, słuchaj, nie, ze trzecim miotaczem. Ja bym tak zrobił. Co może pójść nie tak? Dobra, jebać. Ja próbuję tak. Nie, bo jestem kiepski w walce wręcz. Próbuję go tym miotaczem jednak. Ty jeszcze tam, wiesz, siurnąć. Czy na minus 3? Bo jest blisko ciebie. Jest, wiesz, w zwarciu. Chyba, przepraszam. Że, chyba, że się. O, czekaj, możesz celować jeszcze. Nie, nie, nie. On stoi nadal w drzwiach, czy on wbiegł? Nie, nie, już biegł na was. O nie, no ni chuja tego, chcę wypchnąć z tego jednak. Ale wiesz, to musi być w takim razie atak wręcz. Wiem, no zdaję sobie z tego sprawę i liczę na farta, którego nigdy w życiu nie miałem. Grający przez jakieś 17 lat w RPG, nigdy mi się nie udało takich rzeczy robić, więc... I to muszę rzucać na siłę. Nie, nie, słuchajcie, jak blokujecie, no nie tracicie ataku, przepraszam, tracicie szybką akcję. No dobrze. Czyli tak, rzucam na siłę, walki wręcz nie mam nic, czyli rzucam trzema kostkami i liczę na szóstki. 50, 50, 50, już się odsuwam, jeszcze raz. Próbuję go wypchnąć z tego pomieszczenia. No to będzie normalny atak wręcz. Wręcz, tak. Próbuję go tego świnie tym przepchnąć, skopa, tak. Cokolwiek tam. No. Rzucam dwoma kostkami białym i jedną czarną. Naprawdę tylko tym? No mam siłę 2, walki no, wręcz mam 0. Dwie szóstki trzeba. Żeby mi się udało wypchnąć to. Dobra, kurwa, walę go tym miotaczem, przepraszam. Czemu dwie szóstki? Dlatego, że najpierw musi trafić, zadać obrażenia, musi mieć sukces, a drugą szóstkę może użyć na to, żeby go powalić, tak. Wypchnąć i powalić przy okazji. Dokładnie. Po prostu to musi być dodatkowy sukces musi mieć, żeby go przemieścić. Dobra, strzelam z celowaniem, biorę sobie jeszcze dwie kostki. Co jest, Nikos? No mów! Walę miotaczem ognia w beczkach. Dobra, najpierw celujesz, tak. A potem strzelam miotaczem ognia. Nie, na minus 1. Jebać! No ale na minus 1! Nie, jebać. Minusy to jebać. Co mówiłeś mi? Nie pamiętam, czy już odjąłem, czy nie. Powolutku. Czyli tak. Baza? Baza to jest zręczność, czyli 5. I walka dystansowa tutaj, czyli jeszcze 2. Jedna czarna, minus jedna biała, tyloma rzucam. Tak. Nie, no coś za mało, tak? Dobra. Plusy za odległość jakieś? Nie, nie, no właśnie mam minus nawet. Minus 1. Celowałeś? 7, tak. Tak, właśnie celował. Nie celowałem. Celowałeś, dlatego nie masz minus 3. Aha, tylko dobrze, minus 1. Dobrze. Ale zajebałem. Jest oczywiście jedynka na czarnej, ale. Dobrze, ale są 3 szóstki. Najpierw stres. Rzucam jedną szóstką jeszcze, tak? Nie, po prostu rzuć 6 plus 1. K6 plus 1. Kruszka 6. Wezmę tą, co wypadło na niej. Trójka. 3 plus 4, czyli. Wuuu, jednak i... O, i ty możesz go wypchnąć przy okazji. I teraz masz dodatkowe szóstki. Teraz to zrobimy z niego skwarkę już. I teraz powiedz mi co chcesz, czy wszystko idzie w obrażenia? Wszystko idzie w obrażenia. Może czyli ile zadajesz obrażeń? To 4, tak? 4. Z dwóch szóstek, bo jedna mi się anulowała. Czuję się anulowała. Miałem stres, tak? Nie, anuluje ci się. Nie, to 6. 3 szóstki. No to 3 szóstki, czyli z każdego po 2, czyli 6. Z każdego po 2. Z każdego po 2. Ja myślałem, że za jedną kostkę jest plus 1. Tak, za dodatkową szóstkę jest plus 1 do obrażeń. Czyli masz za 4. No. Czyli za 4, dobrze. 2 i plus 1 czyli za... 4, dobrze. Jeszcze mocniej nacisnąłeś ten spust od miotacza ognia. I na dodatek jednak zrobiłeś to, co chciałeś. Czyli przykopałeś mu, jedną szóstkę zamienimy na to. Przykopałeś mu i to było tak mocne kopnięcie, że mu głowa odpadła. Po tym jak przykopałeś, przywaliłeś mu siekierą w szyję. Odpadła, głowa płonie pod waszymi nogami, a jego ciało posunęło się po śliskiej podłodze. Tracisz amunicję, samą amunicję żeś wywalił, więc oddaj mi jeden kanister. I ta płonąca głowa tak się turla do beczki. Tak, i tura się tylko... Zachował sobie.
A siekierę? Tak. I gwoździarę jedną biorę. O, to ja też wezmę sobie gwoździarę. Co by tam było ich dwie? Tak, chyba. Były dwie. Gdy mogę sobie pisać? Ja ci dam gwoździarę. A, zajebiście. Gwoździarkę, proszę. Nawet. To jest w środku, jeśli chcesz coś z tego. Nawet. Karta inicjatywy? Przepraszam, proszę bardzo. Gwoździarę. A, bo jak głupi ci dałem to te. Zamiast. O. Wezmę dwarek. Słuchajcie, stoicie w milczeniu. Jednego ja mniej. Ja sobie zarzucam tego procha, co skleiłem. Czy tam był niedoczerniany? No. Słyszysz, Michał? Podaj mi jedną gwoździarę, daj mi. Co bierzesz? Ja sobie biorę tego proszka jednego, co tam zostawiłem. Ale nie, to ja mam jedną gwoździarę, to jedną z tą bezamą zostawiam. Co? A bo bez amunicji ma jedna, jest jedna. Jedna jest ta, co ja miałem, co zostawiłem na podłodze, a drugą mam. Dobra. Biorę sobie tego proszka. Znaczy to z tego, co on znalazł wtedy? Dobra, rzuć K6, tam jest K6 dawek. Bierzesz wszystkie. Jedną wziąłeś. Nie, nie brałeś jeszcze żadnej. Wygrał walkę, przeżył, nie strzeli nie sobie brałem, i zejdzie na serce. Rzuć K6. To są cztery dawki. Mhm. Czyli ty widzisz, że on se... W oko. Ty, David, co ty robisz? Znaczy ona. To mi pomaga. Odkładam to. Tak. Dobra. Słuchaj, nagle wiesz jej ręce. Stabilne jak u chirurga. Jak u pilota. Nie pochwalasz, to nie krytykuj też. Niesiemy... Ciekawe powiedzenie. Niesiemy, zostawiamy tego robota tutaj, czy co z nią? Będziemy jej nosić przez cały statek. A bez sensu, ja cały czas się zastanawiałem, czy ona nie zawiera jakichś mega crucial informacji. Ona mówi, że to godziny zajmie, tak? Wyciągnięcie z niej czegokolwiek zajmie godziny. Dobra. Dobra, idziemy do tego medbayu tam do nich. Widzicie korytarze. Odpalony palnik. Poczekaj, czekaj. Może dobrym pomysłem byłoby też tą płonącą głowę wykopać z tego tak. magazynu łatwopalnych substancji. Dobra, wykupujecie głowę, zamykacie sobą tak. magazyn, zostawiacie tam niedziałającego androida. Tak. Palnik. Siekiera. Wchodzicie pod laboratorium medyczne, jest zamknięte. Wilson! Otwiera się. Tak. Ja widziałem, że oni nadchodzą, bo ten sensor działa. A, dobra. Nie strzeliłeś? No widzisz ich. Jesteś im potrzebny. Widzisz ich, wystrachanych. Co tak długo? Mieliśmy jednego po drodze. Problemy po drodze. Jak wyglądał? Tak jak ten, pokazuje tego leżącego. No nie. Inny. Ten jest, jak powiem, we wcześniejszym stadium niż ten, którego rozwaliliście w magazynie. No to tak jak bardziej, tylko bardziej. Czyli pewnie ten, który pocharatał kapitana. Na mostku jest jeszcze jeden. Widzieliśmy z zewnątrz. Czyli... Jones. Kurde. Jak z... A teraz się już wychodzi Clayton. Kurwa. Tak, dokładnie ona. Wszystko w porządku. Jak najlepsze. Niestety straciliśmy kapitana też. To nie jest najlepszy porządek. Proszę, mam drugie łóżko. Twojego kapitana. Może tutaj lepiej. Co? Co? Kapitanie? Jego kompetencje dowodzenia naprawdę. Pozostawiamy wiele do życzenia. Przepraszam. Kto wydał rozkaz od strzelania modułu badawczego? Kapitan. Dobra, pani Clayton, może czas powiedzieć wszystko, co pani wie na temat tej sprawy. Wszystko powiedziałam. Nie ukrywam nic. Jestem pracownikiem korporacji, tak samo jak i wy. Dlaczego miałabym coś ukrywać? Masz jakieś dzienniki pokładowe gdzieś tutaj? No, oczywiście, na mostku. Okej. Dobrze. Myślę, że nasz kapitan powinien porozmawiać z matką, bo jest teraz najstarszy stopni i przejmuje dowodzenie nad tym statkiem. No, nie wydaje mi się. Nie jest członkiem tej załogi. Trzymaj mnie, kurwa. To pani przyjmuje dowodzenie. Wow. Zna się pani na procedurach dowodzenia statkiem?
Nie, ale myślę, że mam całkiem dobre pomysły. Świetnie. Na przykład dobrym pomysłem pewnie było też przywiezienie tego wszystkiego, odstrzelenie modułu badawczego. Oh. I zachowanie życia resztki załogi. I wykonanie rozkazu. Panie no, Wilson. Z resztki załogi została pani. Okej. Okay. Czyli najważniejsza osoba. Wilson? Bez kapitana nie poradzimy sobie. Do tej pory dowodził nami. Nie poradzimy sprawnie. Sobie bez pilota. Wilson, a masz jeszcze ten tablet? Co cię to obchodzi? No niech poda nam do niego hasło, tam na pewno jakieś informacje. Co z tym, jak z tym walczyć, co z tym dalej zrobić. W ogóle jest nosikiem moich danych, nie pani. Pani ma wykonywać zadania to, co jest w kontrakcie. I zadanie jest takie, że wracamy na ziemię. Mhm. Nasze zadanie było przewiezienie ładunku na zupełnie inną kolonię. To, co się tutaj dzieje, jest absolutnie poza kontraktem. Dobrze, no ale jeszcze możemy z tego wyjść naprawdę obronną ręką. W jaki sposób? No, możemy porozmawiać na temat premii. Dla was naprawdę się wszystko kręci w głowie pieniędzy, nie? A po co wam wziął tą trasę? Dla misji? Szerzenia dobra? Nie, ale w tej chwili wydaje mi się, że trochę ważniejsze od pieniędzy jest to, żebyśmy wydostali się stąd cali i zdrowi. I wydostaniemy się cali, zdrowi i bogatsi. Mam ku temu coraz poważniejsze wątpliwości. W porządku. Jest statek. Jak rozumiem, skoro pan wrócił, to pewnie jest już to sprawny statek. Nie, statek nie jest sprawny. Statek ma póki co sprawne silniki, ale do sprawności jeszcze dużo mu brakuje. Chodzi o przygotowanie sprawnego fotela pilota, dla pilota. No tak. No słuchaj, musisz z nami współpracować. Współpracuję. Jak na razie po prostu próbujesz jeszcze coś wytargować. Nie ma na to teraz czasu i to nie jest miejsce. No to więc co proponujecie? Poczekamy, aż nasz kapitan odzyska siły. Dobra. I podejmie jakieś decyzje. Tak. Czekacie? Tak. Już tak powiem, zamykacie się tam. Poczekaj, jest... ile czasu mniej więcej? Tam nie jest jakiś wyświetlacz, który mówi... Nie, dlatego właśnie chcę zaproponować, że jeśli chcecie na przykład spędzić te 10 minut jeszcze tutaj zamknięcie, jest dla was bezpieczne miejsce, możecie po kości stresu sobie tak, odbyć. O, tak? Tak? Tak. Dobra. Karol, w takim razie ty 40 minut siedziałeś tam w tym łóżku. Kość stresową sobie też odejmij. Tak, myślę, że tak. I jesz. Otwierać. Dreszczamy mu. Jak pan się czuje? Lepiej. Lepiej. Straciliśmy kapitana. Więc wydaje mi się, że teraz jest pan. A co się stało? Kapitan. Znaczy tak mówili pana ludzie. Zamienił się w tego potwora i siedzi na mostku. Tak? A jasne. On też. Ile jeszcze tego tu jest? Co skłania mnie do pytania, dlaczego pani się jeszcze tego potwora nie zamieniła? To ma silny organizm. Że wszyscy mamy. Skoro teraz pan dowodzi tą jednostką i wszyscy jesteśmy pana podwładnymi, czy może pan nakłonić tutaj pana załogantkę, żeby udostępniła nam hasło dostępu do tego tabletu, na którym mogą znajdować się niezbędne informacje, czy mam ją kurwa spopielić tutaj na miejscu? Spokojnie. To są dane firmy. Nie pani, prywatne. To dane, przez które zginęło kilkadziesiąt osób. Właśnie. Pytanie, jaka decyzja? Na razie musimy odzyskać mostek. Okej. Okay. Potrzebuję cię dostać do matki. Dobra. Mam pewien pomysł, jeżeli chodzi o odzyskanie mostka. Musimy przygotować sobie teren i wywabić stwora, żeby nie poczynić większych zniszczeń. Wykorzystamy korytarz jako taki korytarz, gdzie się z nim ostrzelamy. Przygotujemy stanowisko, możemy się zabarykadować, wziąć ewentualnie krzyżowy ogień. Myślę, że walić nie będzie ciężko. Albo obniżmy temperaturę na mostku i wejdźmy tam ze skafandrem i po prostu drąpem łeb, jak będzie zahibernowany. Ale chociaż z drugiej strony... Będzie zahibernowany. Właśnie. One mają w dupie niską temperaturę. Właśnie. Wyraźnie. Pamiętacie, tamten się podniósł przy reaktorze, kiedy było bardzo zimno. To
Ale trzeba go wybawić. Dokładnie. Wybawienie jest najlepszym sposobem. Tak, on nie powinno być jakie, trudne. Jakie mamy uzbrojenie? Przeliczmy zasoby. Miotacz z jednym kanistrem, okay. Gwoździarka, dwie gwoździarki. Dwie gwoździarki, pistolet, twoja strzelba. Tak. I karabin nie mam. Ja mam pistolet. Trzymaj. Czy wiesz może jeszcze o jakichś zasobach? Dobra. Ładunki wybuchowe, kierunkowe, coś. Powinniśmy mieć w magazynie kilka beczek z napalmem. Zbyt duże ryzyko, chociaż można byłoby rozlać po wyjściu. Czekaj, to jest tylko jeden stwór. No i zobacz, kapitan w strzępach był. Bo był sam. No myślę, my ledwo sobie poradziliśmy z Davis. Rzeczy no to jesteście wy. Z Clayton. Okej, okay, ale myślę, obejdzie się bez rozlewania napalmu po statku. Można byłoby rozlać na korytarzu w kontrolowany sposób, to nie jest do końca zły pomysł. Ja myślę, że poradzimy sobie z tym, co mamy. On będzie jeden, jeżeli się przygotujemy, to damy radę, zanim do nas podejdzie nam. Co jeszcze może być w magazynie? Tylko sprzętu, narzędzia, może jakieś siekiery, może. Ładunki zapalające? Ładunek zapalający. Mogłoby się sprawdzić. Ja myślę, że jak będziemy zabarykadowani... Myślę, że damy radę. Zróbmy barykadę z jakichś... Tylko żeby nie poszedł w drugą stronę. Musimy zabarykadować jedną część korytarza i ustawić się za barykadą po drugiej części korytarza. No, jak otworzymy drzwi, to zapewne wyjdzie do nas. Będzie chciał nas zaatakować po prostu. One nie wydają się zbyt mądre. No nie. Więc po prostu jak pojawi się w drzwiach, trzeba będzie... Możemy wziąć ładunek zapalający na wszelki wypadek. Kapitanie, możemy pójść do magazynu teraz i przynieść. Mam jeszcze jedną propozycję, zanim się stąd wyjdziemy. Z kapitanem i z Clayton jest wszystko w porządku, nie znalazły, sprzęt nie znalazł żadnych anomalii. Przebadajmy się. Okej, okay. Jeżeli jest pan ty pierwszy. Oczywiście. Jeżeli stół miałby to wykazać, to czemu nie? Tak, mówiłaś, że potrafi to wykryć. Czy Flynn mówił i wykorzystywaliście do wyjęcia tych stworów. Ze śmiertelnym skutkiem oczywiście. Ale ja nie wiedziałem... Zarodek że... powinno być dać radę wykryć. No, więc chyba, właśnie. Że jesteś mutantem może. Powinien. Chociaż ty prawdziwie. Dobra, no to kładziemy się po kolei w takim razie. Rozwijały się wyjątkowo szybko w ludzkim organizmie. No, mamy dwa stoły, więc... Okej, okay, to ja mogę się położyć na drugi, na tym nieujebanym krwią, jeżeli można. To w międzyczasie chodźmy potem... Nie rozdzielajmy się. Nie, zostańmy. To nie potrwa długo. Mamy tą chwilę czasu, możemy poświęcić. Tak, słuchajmy kapitana. Dobra. Dobra, też się kładę też. Dobra. Dobra. Robisz tę cesarkę, tak? Tak. A ty na tym drugi. Tak. Dobra. No i sprawdzamy. Rzućcie sobie, bo łóżko Paulinga ma 10 kostek medycyny. No. Czyli 10 kostkami. Tak. Bez forsowania. Czyli dwa razy po 5 te rzucę, co? Dwie szóstki. Nie mam na razie żadnej. Dwie szóstki. Dobra. Urko Bolinga nie wykryło was żadnego obcego organizmu. A bateria u ciebie w porządku? Nie, dobra. Spójrz kurwa na odczyty, no i się odpierdol w końcu. Jezu, wygórnie. Ile można? Długo. To jeszcze fair. Dobra. Dawaj, Fred. No to się kładę. I 10 kostek. Ze stresem? Nie, to nie, 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 bo to na łóżku. Łóżko się nie stresuje. Ale tak byś umierał, to by się nie stresowało. Łóżko ma w dupie tę traumę. Jedna szóstka. Wiesz co, że tak powiem, no, łóżko ci ze środka nie wykryło ci w tobie żadnego organizmu. No, czy teraz możemy już iść? Nie czujesz się spokojniejszy, bo ja się czuję. Będę się czuł bardzo spokojnie, jak uda nam się zobaczyć. Dobra. Dobra. To co? Barykada? Czyli co, idziemy do magazynu po jakieś skrzynie, żeby zrobić tą barykadę? No z czegoś trzeba ją zrobić. No. Magazyn chyba jest blisko mostka dosyć. Możemy, dobrze, no, może, tak. może wy z Clay to na przykład spróbujcie meble stąd już... Niech tak będzie. A my przeniesiemy tak beczki. Dobrze. Znaczy beczki, no te rzeczy, żeby tam zrobić barykadę. Dobrze. Czy pani Clayton to odpowiada? Clayton, chodź. Tak, oczywiście.
Dobra, ja zostanę z wami, przygotujemy to. Wyjdźcie, weźcie te dwa ładunki na wszelki wypadek. Czy jestem w stanie dać kapitanom jakiś znak taki, żeby oni się nie skapowali ze stuprocentową pewnością? Dobra, blisko stuprocentowej pewności, że nie zobaczą co Kaman, na przykład nie wiem, czy coś? Bo każdy coś zaczyna robić, tak? Co? Każdy coś zaczyna robić. Tak, tak. Dobra, no to? No dobra, no to odchodzę kawałek. Czy ty ją odciągasz, tak? I coś, co robicie? Budujecie barykadę. Znaczy, no, już zaczynamy nosić, a przy okazji chcę z nią porozmawiać. Jakieś graty tam. Dobra, to wynosicie jakieś łóżko, jakiś stolik. No. Czego my to nosimy? Przestań ich antagonizować. Trzeba ich rozegrać, a nie nastawiać przeciwko sobie. Nie zrozumiałam twoich intencji. Mało wypis nie dostałeś. Wiesz co? Dobrze, że ciebie nie odstrzelili. Wiesz, jak na nich działasz? Kapitanie, ja myślę, że powinieneś... Pieniądze nie działają na nich. Nie. Nie. I... Jaka jest możliwość ucieczki stąd? Pomyśl. No ja wiem jaka. No. Chciałbym, żeby cały statek dotarł na ziemię. Co musimy zrobić? Pozbawić się. Jest pilot. Pozbawić się chwilę możliwości ucieczki. To jest też nasza droga ucieczki. Wiesz, no teoretycznie mamy karta dostępu, moja powinna to uruchomić, ale z odpowiednio długim czasem mają dobrego technika i tak to zrobią. Jeżeli się pozbawimy tego, to muszą współpracować. Dobra. Ty co robisz tam? Nie, ja dzisiaj sam nie idę. Czekaj. Kapitanie, ja myślę, że powinieneś pójść z nami do tego magazynu. Dobra, słuchajcie, oni poszli z jakimś łóżkiem w stronę mostku. Więc tutaj się we trójkę. Dobra, znaleźliśmy jeszcze jedną pasażerkę. Kogo? Androida. No tak, no, Fred mówi, że Fred mówi, że jest do naprawienia, może ma jakieś informacje, tylko to podobno zajmie trochę. Mhm. No dobra, nie wiem, czy mamy kilka godzin teraz akurat na Androida. Nie. To już możemy mieć potem. Czekam na ale mamy też możliwość ewakuowania się stąd. No jeśli będzie trzeba. Nie trzeba. Rozumiemy się. Nie rozumiemy się. Jest nas trzech. Są trzy miejsca. Są trzy miejsca w kapsule. Jebać Weyland Yutani i spierdalamy stąd po prostu teraz jak tu stoimy. Czy... Okej. Okay. Wysadzając statek za sobą. Z jednym się z tobą zgodzę. Jak firma nie dostanie tego co chce, to trudno. Jakoś przeżyje. Ale nie chcę zostawiać tego statku. To jest dobry statek. Trzeba go tylko oczyścić. To jest statek skażony jakimś obcym głównym. I chcesz lecieć z tym na ziemię? Nie. Chcę go oczyścić, sprywatyzować. Straciłem swój statek. Ten jest sam raz, tylko firma się nie może o tym dowiedzieć. Czyli tak czy siak trzeba tych dwóch... Zobaczymy. To nie jest przyjazne środowisko. Nie wiadomo co się wydarzy. Ale nie chcę zostawiać tego statku. Ja bym spierdalał. Ja nie chcę zginąć. Ja też nie chcę, Fred. Jeżeli to będzie rzeczywiście sytuacja ja albo statek, to wtedy wybiorę siebie. Dobra. Ale na razie. Dobra. Zresztą jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym się dowiedzieć od matki. Świetnie. Jest parę rzeczy, których ja bym się chciał dowiedzieć o tym, co się tutaj dzieje. Natomiast nie chcę też was zostawiać. Więc okej. Okay. Ale jak uznasz, że sytuacja robi się krytyczna, to spierdalamy. No dobrze. Dobra. Tylko musimy mieć jakąś drogę ucieczki. Właśnie. albo kapsuła. Albo co, stokrotka i liczymy na farta. Nie no. Jeszcze długo nie pożyjemy. No właśnie. Pytanie, czy zostały w końcu jeszcze jakieś zwykłe kapsuły. Właśnie chyba tego nie sprawdzaliśmy. Nie jestem pewien. Po drodze, wydaje mi się, że mijaliśmy po drodze, a przynajmniej sprawdzaliśmy, na którym pokładzie są kapsuły, ale nie... Nie, kapsuły są na tym pokładzie, ale nie byliście w sekcji z kapsułami. No właśnie, nie sprawdzaliśmy. To idziemy luknąć, jak to wygląda? Idziemy do magazynu, możemy tam się przejść. No, no to idź. Sprawdzimy. A nie, to chodź, że sam zostaniesz, chodź z nami. Nie, no, nie miałem zostać. A, no to pilnuj ich, żeby nic nie odjebali. No. Dobra, a my idziemy we dwóch. Ty idź ich do magazynu. I zobaczyć te kapsuły po drodze, bo to mówię, że po drodze gdzieś, tak? Okay. Dobra, tak. Dobra, jedziecie do kapsuł. Wchodzicie do sekcji ratunkowej. Niestety okazuje się, że wszystkie kapsuły wystrzelono.
Ale widzicie odpowiednio doskonałą wręcz ilość kombinezonów próżniowych. Dwa. Kombinezony próżniowe, to w sensie jak wyssiemy powietrze ze statku i to jeszcze przeżyjemy. Też, tak, 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 tak. To jest to, co mam na 100% po prostu, tak? Tak, tylko że to są starsze modele, ale sprawdzasz je? Są jak najbardziej działające, mają tlen na maksymalnym poziomie. Znaczy coś. Mm-hmm. Jeszcze raz, co? Sprawne kombinezony. To się tam nie ma. Dobra, chodź, przeniesiemy coś z tego magazynu na tą barykadę. Na setę nas wyruchają, na bank, na bank, na 100%. Wchodzicie do magazynu, androidka, leży tak jak leżała. Jest sporo dymu. Co? Dymu sporo, w palących się zwłok. A te zwłoki jeszcze się palą, tak? Co? Na korytarzu. No dobra, no okej. Ale zwłoki nie uciekły? Nie. Zjarały się. Dobra, no to co się może przydać na barykadę? Mieliśmy zapalniki wziąć. Weźmy zapalniki. Ej, spróbujmy otworzyć tę skrzynię. Nie dałbyś rady? Rozwalić tego zamka po prostu? Pytałem. A palnikiem przeciąć? Pasz na ten, czyli trzeba zrobić jakkolwiek, na siłę. Na... Nie dasz rady tego przepalić nawet. Ciężka jest ta skrzynia? No, trochę. Damy radę ją przenieść? Na barykadę będzie zajebista. Ciekawe, jak zareaguje ta blondi. No okej, okay. Tak jedna osoba te siły zrobiła, druga jej pomagała. No to spróbujmy. No. Dobra. Ja pomagam, bo jestem... Tak, gadajcie sobie. No. Tak. Dobra. Także Dudka na mundial nie wzięli. Tak, to najgorsze. No i tak. No dobra. Czekaj, bo ja cię słyszę. Już. No jak trzeba, to nawet nie ma o czym pogadać. No. Zawsze tak jest. Zawsze. Co te alieny, to ja nie wiem. Takie dziwne. Ej. Już sobie dobrze, że nie znaleźli aliena. A nie dałoby rady przenieść łóżek kriogenicznych na 100%? Ale chyba nie mamy ich do czego tam podłączyć, nie? Nie mam miejsca na śniadanie i tak dalej. Dobra. Raczej nie jest opcja. Dobra, tą skrzynię, kto niesie? Ja niosę. No to dawaj. Test na siłę. Czyli 6. Bo on ci pomaga. Ona. Kurwa mać. Spuściłem sobie na stopę. Tak, jeszcze. Nie, zginiemy tu. Rzucaj. Zginiemy tu. Masz rzuty jak Clayton. Rzucasz. Kasza i plus 2, tak. Jeden. Nie, jednak nie zginiemy. Jest szansa jeszcze. Rzuty jak Clayton. Pierdolę. Nie ma tam jakiegoś wózka, żeby to przewieźć. Mam ładowarek. A jest to ładowarka w sumie. Co? Zachodząca ładowarka taka, nie? Na waszym statku wybuchło. Ale lewarkę nie mogę powiedzieć, podważyć tego? No co, podważyć i spadnie. Jest! Ale gdybyś miał androida do pomocy... Ale to też kilka godzin. Ej, może mamy te kilka godzin. Może spróbujmy ich jakoś czymś zająć. Ile kilka godzin? W sensie ile? 2 czy 10? 5. 5 godzin. Może szybciej. Może szybciej. Dobra, spróbujmy. Chuj dobrać. Powiedzieliśmy, że tak. Zróbmy tak. Zanieśmy go na tego, na 100%. Rozjebimy tego obcego. Powiemy, że lecimy naprawić antenę, a wtedy ty ją naprawisz. Dobra. Zajebisty pomysł. Niesiemy ją na 100%. Dokładnie to samo, o czym ja pomyślałem, ale nie mogę wam powiedzieć. Ale przyszedł mi dokładnie ten sam pomysł do głowy. Zajebisty. Co robicie? Niesiemy tam Winone na 100%. Dobra. I nagle wasza dwójka z nieprzytomną kobietą po korytarzu. Na pokład niżej ją znosicie. Do 100%. Słuchaj, widzisz rozmawiających ich na korytarzu, Clayton i Wilsona. A my widzimy ich niosących? Nie, jego tylko. Idzie kapitan. Tak. Kapitan. Nie powinien pan chodzić sam. Tak, no oni tam poszli po te zapalniki, znaczy te ładunki zapalające, ewentualnie coś na barykadę.
patrzeć, jak oni tego przenieśli. No jeden stół. Jeden stół, no. Idziemy po następny. Zapraszamy. No, no też coś wezmę. Łapię. Zawsze raźniej. Chyba, że kto będzie pan nas osłaniał, bo nie wiadomo, ile tych stworów się czai tutaj. No, będę pilnował. Nie jest to ciekawa sytuacja. Nie, absolutnie nie. Liczyłem, że to wszystko pójdzie zupełnie inaczej i że już będę wracał po wykonanej misji z powrotem. Aby tak zapierdalacie po tym statku, kombinujecie, kurwa, przenosicie do Androida. Wnosicie ją na stokrotkę. Clayton, czy my są jeszcze jakieś pomieszczenia, które, o których powinniśmy wiedzieć, powinniśmy sprawdzić? Mam wrażenie, że kręcimy się po paru miejscach, a może część zasobów jest gdzie indziej. Niech pomyślę. To jest matka, ale tam dostęp. Miałabym dostęp, gdybym miała kartę z Solem. Kapitan pewnie ma swoją kartę, tylko jest tam. Pewnie tak. Pana karta na pewno nie działa. No, kartę kapitana odzyskamy. Przynajmniej tak zakładamy. Zbrojownia, jak mówicie, jest pusta. Tu mamy mostek. Kapsuły ratunkowe. Stołówka, ale to. Mój apartament. Laboratorium medyczne, gdzie byliśmy. Dwa laboratoria naukowe. Magazyn. Ładownia. Wieże chłodnicze. Reaktor. No i. No i hangar. Hangar. Ładownia i magazyn. Mhm. Dwa różne pomieszczenia. W magazynie tak. Byli, a w ładowni nie byliśmy. Co jest w ładowni? Właściwie jest. Na pewno jest dźwig. Raczej jest pusta. Akurat ten statek nie leciał po żaden towar. No jasne. Żaden ładunek. Ale nic tam nie składowaliście w czasie lotu? Nie. Zupełnie pusta przestrzeń? Tak, nie była potrzebna na tam wszelkie wypady. Dobrze wiedzieć. A kto wie, może się przyda. Dobra, co robicie w skrótce? Zostawiamy ją gdzieś. Tak, może przyjąć na wszelki wypadek. Nie wiem. Oceniam, masz szansę się obudzić sama, nie? Nie, jest zepsuta, musisz naprawić. No, w porządku. Nie spierdoli. Nie powinna. Chodź. Dobra. Czemu miałem spierdolić? Dobra, chodźmy, weźmy jakieś te zapalniki i ładunki zapalające i zobaczymy, co się stanie. Wracacie tak do magazynu. Przez magazyn bierzemy ładunki zapalające i idziemy do nich. Tak, do laboratorium medycznego, tak? A po co? No po kolei na jakiś ten? Barykady? No tak. No dobra. Coś jeszcze ustawiamy. Dobra. I słuchajcie, no to spotykacie się na korytarzu, tak jak wasze piątki. O, jesteście. Dobra, mamy. Panowie powinni nosić te ciężkie rzeczy. Panie Fred. Tak, ale zajęło się ładunkami. Dobra, nie wiem. Więc co, czy ładunki właściwie to nie te czołgnie po prostu. Właśnie to. Zajebiście, dobra. Dobra, to tak. Więc może, żeby przyspieszyć, zróbmy tak, że powiem, myślę, że wszyscy się zgadzamy. Chcemy jedną stronę, bo to jest korytarz z wejściem na mostek, tak? Tak. Chcemy jedną stronę tego korytarza odciąć w ogóle, na drugiej zrobić jakieś stanowisko ogniowe, coś takiego. Tak. Chcemy to zrobić ze wszystkiego, co się znajdzie. Okej, ja zrozumiałem. Po tym ktoś musi iść otworzyć drzwi i spierdolić za stanowisko i czekamy na tego potwora. Tak. Dokładnie tak. I execution teraz robimy. Dobra. Też mam, żeby to było stabilne, to też mam trochę zajmie. Nie musi być, nie wiadomo jakie. Nikt nie będzie z tego strzelał. Davis! Zaczynasz trochę głowa boleć, wiesz. Może to od przemęczenia. Długo nie spałaś, wiesz, bo brałaś teraz te środki. Może czujesz zejście jakieś. Od tego gówna całego. Biorę sobie proszek. Przeciwbólowy. Doskonale, Davis. To jest dobra metoda. Już ci przechodzi. Pijąca szpuła. A sobie wpiszę. No, czy ona to zrobiła tak przy nas po prostu? Nie, już było noszenia trochę. Już ci minęło. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, bo w zombie też się ja zamieniłem, jak graliśmy. Ustawiliście barykadę, za którą ustawiliście się wy? Tak. Dobra. Kto biegnie? Zdalnie chyba nie otworzymy. Chyba, że znasz metodę. Sprawdzam, przypomniało mi się coś. Tak, dobrze teraz. Kiedy
było to całe zamieszanie z przemieniającą się załogą. Nasz pokładowy android, Ava, wydaje się, że była niewrażliwa na ich zainteresowania. Potrafiły przechodzić obok niej obojętnie, dlatego ją żeśmy odcięli od komór kryogenicznych i została na pokładzie. Aha. Nie widziałam jej nigdzie. I na pewno stała na pokładzie. Aha. Jeżeli gdzieś ukryła się, na przykład w ładowni, czy w magazynie, czy w hangarze. Czy w mesie, tam nie byliśmy na stołówce. Wiecie, rozmawialiśmy na stołówce na początku. Więc moglibyśmy ją spróbować znaleźć i mogłaby odciągnąć uwagę. Ona mogłaby też otworzyć drzwi dla bezpieczeństwa. A możesz, nie wiem, przeciągnąć dwa kable od przełącznika otwierania drzwi. To tylko propozycja. Czy pomoc droida by się przydała, ale teraz przeszukiwać cały statek. Tak. No, zwiedziliśmy większość i nic nie widzieliśmy. Się na to wszystko już by zareagowała. Dobra, tutaj ten wyciąga pistolet. Dobra, to ja też wyciągam pistolet. Trzeba. Dobra. Ja mi oddać. Dasz adefet? Otwiera i biegnij do nas. Dobra. Dobra. Tylko bokiem. Sprawdzą, że to się zrobiliśmy zdalnie, jak nie, no to... No nie. No to... Czekaj, ja jestem chyba bardziej zręczny. Mi się da, że ja powinienem to otwierać. Powinnam. Jestem zręczna. No jeżeli uważasz do szale, to mogę dać ci lewarek. No tworzę i spierdolę, czy za jakiego filozofię. Tak robię. Dobra, czyli tylko, aby... zrobimy sobie to na bliskim zasięgu, na średnim zasięgu? Chyba na średnim, na średnim dalej no. Będzie. Średnim. Dobra, na średnim zasięgu. Tak. Czyli dzwonisz i uciekasz. Tak. Otwieraj mi, uciekam jeszcze gorzej. Mhm. I biegniesz do nich. Tak. Dobra. Tylko bokiem. Davis ucieka do was i buch, nura za barykadę. I od razu z miotaczem ognia. Tak. Dobra. Ja wyjmuję siekierę od razu, bo i tak woziera na kulki zacznę strzelać. Dobra, woziera. Zawsze. Dobrze, woziera. I czekamy. Siekiera ma dużo większy zasięg niż woziera? Szczególnie jak przycelujesz. No i czekamy. Dobra. Siekiery bez sensu. Po chwili wychodzi kapitan. Napuchnięta głowa, szara, półprzezroczysta skóra. I wychodzi. Pierdalać! Dobra, słuchajcie, no zrobiłem sobie na tą inicjatywę, bo to nigdy nie wiadomo, co to będzie. Racja. Może jednak... Ja się trochę domyślam. Może jednak nie wiem. Teraz mi przyszło do głowy, na chuj przynosiliśmy te ładunki zapalające. Nie, no miotacza ognia. Miotacza ognia. Mówiłem, to miotacza ognia. Dobra, no dawaj. Nikos, Karol. O, to jeszcze gorzej. Bo zobaczyłem tak, o, a nie, do Gundogali. To jest Clayton, dwójka u Clayton i dwie karty dla naszego tego. I to jest trójka i siódemka. Ja mam dziewiątkę. A ja dziesiątkę. A czwórka. Myślałem, że szóstka na początku. Słuchajcie, w takim razie on wychodzi i Clayton strzela. Piu, piu, piu. Ile bym teraz? Trzema chyba rzucałem. Czy dwiema? Rzucasz tę wyważoną kostką oddzielana? Ile może rzucałem wcześniej? Trzema, bo plus jeden. A, bo plus jeden. To magiczna pistolet. Kostka. Jest szóstka. Na magicznej kostce. Cały jeden. Dobrze. No to jest pistolet. Co? Chwilę go biorę, jak jest. Jeden. Dobra. Dostał. I teraz on. To był średni zasięg. W takim razie, słuchajcie, podbiega wam pod barykadę, za którą stoicie. I teraz ktoś. Czwórka. Ja. Czwórka. Dawaj. Strzelam z przycelowaniem z miotacza ognia. Dobra, dawaj. Czyli tak, zręczność 5. Tak, będzie nas nie będzie rozwało tą barykadę. Zręczność 5. Walka dystansowa 2. Przycelowanie jeszcze 2. Mhm. Jedziesz. Nie będzie żadnej szóstki, to jest koniec w ogóle. Nie ma! Biorę, nie ma. Forsuj się? Tak. Czyli jeszcze raz stresowo i dorzucaj.
A więc to, tak samo tamtym miejscu kozioł rzuca zawsze. I też tylko szóstkami ma. Tu rzucę teraz. Ty, 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 jest jedna szóstka. Jedna na stresowej. Ale wiesz co? A może się zapali jeszcze. Może się zapali. Zapalać na pewno. Czyli pokrywasz go ogniem. I o ile obrażeń teraz? Dwa. A czekaj, ja nie rzuciłem jemu na, na. A ma pancerz? Pancerz od. A, rzeczywiście, on nie ma. Ile obrażeń? Dwa. Słuchaj, staje w ogniu. Kto następny? Piąty. Ty miałeś czwórkę? Mhm. To ja. Czapki. Z przycelowania do wziaru. Ja na końcu na pewno. Ja pierdolę. Nie możesz forsować. O nie, nie możesz forsować. Wow, Nikos, to jest stres u ciebie. Tak, oczywiście, że tak. A, i to... Ale cztery. Dobrze, ale traciłeś wszystkie gwoździe. Tak, znowu. Tak po prostu iskry poleciały. Dawaj tą gwoździarę całą. Weź i tego siekierą na trzeci raz. Ale dawał ci narkotyki. Kto ma następny? Ja mam 9 to pytanie. A ja mam 10. O, czyli no. W takim razie to coś. Słuchajcie, i na siłę rzucam, żeby rozpieprzyć barykadę. I to są 3 szóstki. Zmiótł. Słuchajcie, on po prostu biegł, nawalaliście, plus jest strzelanie z tego, tego. I rozwalił barykadę, jesteście w zwarciu teraz z nim. I teraz następny. To ja. No to ty. No to z pistoletu. Bo to jest już zwarcie. Okej. Czyli na minus 3. Czyli to jest tak, 1, 4, ale minus 3. Pistolet ma premium plus 1. Czyli tak, i tak. A jest jedynka. Kurde, nie ma szóstki też. I też stres. Jedynka na stresie? Tak, i amunicja pójdzie. I 6, więc... Jest okej. Okay. Więc jeszcze okej. Okay. I co, amunicja poszła? Tak. Z czego? Z pistoletu. Ale z tym, bo w pistolecie był magazynek już, więc jeszcze masz amunicję. No, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Jakby to widzisz, że on ma zapaskiem pistolet. Mhm. I magazynek. Ja. No to ty właśnie. 4, 5. Czym ty? Ze strzelby. Dobra. Mam zręczność 4, walka dystansowa 1, to jest 5. Mhm. Za strzelbę 2, za przycelowanie 2. I zabieram 3 do zwarcia, tak. Czyli rzucam 6. Nie masz stresu? Nie. Także przeczekał tyle? Tak. No, ja miałem w końcu 1 i po końcu znowu czekaliśmy tam. Dobra. W tym, tym. Albo mam stres, nie wiem. Chyba. Chyba. Nie, nie mogę mieć. On 40 minut stał w tej w tym laboratorium i czekał. Tak, właśnie. A potem jeszcze czekaliśmy, aż ten się wybudził. Faktycznie, dobra. Dobra. Ja mam od dawna stres cały czas. 1. I się sforsuje. Dobra, czyli weź stres. Wezmę 1 stres. Kurwa. Okay. Ale mogę się jeszcze. Nie mogę się nie, jeszcze. Nie, dalej już. Chyba, że masz specjalną umiejętność. Nie, nie mam takiej. Nikos ma do siły. Tak, do siły. Nie, nie wiemy, jaką ty masz umiejętność, Jeroen. Tak. Dobra, strzeliłem raz. Obrażenia? 3. Sugana. Tak. Teraz taki płonący. Znowu w łeb. Rozpadł się. I te płonące kawałki jego głowy po prostu rozpadają się na korytarz i jego ciało tylko opada na resztki barykady waszej. Czyli niepotrzebnie się forsowałem, ale... No nie wiedziałeś, w jakim jest stanie. Poza tym dobrze, że była barykada. Tak. Powiem wam. Bo wszedł nas jak... Tak. No, to był dobry pomysł. No dobrze. Dobra. Patrzę, czy ma ten, czy ma kartę ze sobą. A, przeszukujesz go. Tak. Płonie. To... Gaśnica jest gdzieś na korytarzu? No, przygaszam. No nami. Zagaszam. Tak, ma pistolet. Ma pistolet. Taki sam jak twój. Mm-hmm. Standardowy kapitański pistolet. Mm-hmm. I ma magazyn, więc możesz dwa magazyny przyjąć. Albo poddam ci pistolet jeszcze jeden. No, to tak, to zabieram. Będziesz mógł robić. Masz jeszcze jeden pistolet i masz jeszcze magazyn. Ty, Karola, dwa. Tak. Piu, piu. I patrzę, czy ma kartę. Tak, ma kartę.
No to też ją biorę. To z głowy. Nic jadro? Jedna rzecz. No dobra. Brawo, Wilson. Znowu uratowałem sytuację. No. O, może marzeno na siebie ludzie. Dobra, musimy działać szybko. To już trzeci stwór na moim koncie. Dobra. No. Kapitanie, co ciężko ty na to, żebyś ty porozmawiał z matką, a my spróbujemy naprawić tę antenę? No tak, tak. Nie naprawiliście jeszcze anteny? To jest grubsza robota. Musieliśmy stąd zabrać część. No. Nie, no jak najbardziej. Zgadzam się z tym. To co, my lecimy do Stokrotki, a wy postarajcie się dowiedzieć od matki co i jak. Dobra. Od razu przydam, że to muszę potrwać. No dobra. No, ale jest potrzebne. No, dobra, no to my na Stokrotkę. A co z fotelem pilota? No naprawię go, jak wrócę z anteną. No, bez anteny i tak. Tak czy siak trzeba ją naprawić. Dobra, idź do matki. Mhm. Tak. A my na Stokrotkę. A w Stokrotkę, a ty zostajesz w Monomostku? Z Clayton? No, nie rozdzielajcie się w każdym razie. Dobra. Idź do matki i jako, że masz kartę kapitana, masz do niej dostęp. No wszystkie te światełka się rozświetlają, informacja, super komputer, w którym jesteś w środku. Dobra. Co od nich chcesz? Wiesz co, patrz, chciałbym się najpierw dowiedzieć, czy coś jest o rozkazie 966 w tej matce. Access denied. Tak myślałem. Dobra, to próbujesz kapitańskiego obejścia? No, spróbuję. Dalej. Dostęp jest niemożliwy. Dobra, do tego rozkazu konkretnego. Do tego rozkazu. Dobra, to w takim razie... w takim razie chciałbym sprawdzić najpierw, jaki jest według matki cel, misja tego statku. Tego statku. Tak, i tak dalej. Celem Kronosa jest zdobycie składnika AO3959X.91.15 w układzie 26 Draconis z planetoidy LV1113. Mhm. Co jak go zdobędą? I powrót na Ziemię. Powrót na Ziemię. Okej. Okay. No dobrze. Wiesz co? I rzeczywiście sprawdzasz? Rzeczywiście statek tam był. Okej. Okay. Dobra. Wiesz co? To grzebie, czy coś ciekawego jeszcze nie znajdę w takim razie. Okej, okay, ale to, bo to jest bardziej, że tak powiem, rozmowa ze sztuczną inteligencją. No tak, no tak. Więc musisz zadawać konkretne pytania. Okej. Okay. Na przykład, what's the story, mother? Mhm. Dobra. Okej. Okay. Ostatnie komunikaty może, jakie wysłał i otrzymał statek. Dobra, na pewno znajdujesz o odcięciu sekcji naukowej. Mniej więcej słowa to, co opowiadała Clayton, się zgadza. Mm-hmm. I co jeszcze? Przychodzące, wychodzące. Ten ostatni komunikat. Nie, sygnał SOS nadano, po czym odcięto uruchomienie kapsuły kryogeniczne. To patrzę, czy datowo się zgadza. Czy to, tak, to było około 70 lat temu. Dobra. Status w takim razie, co jeszcze jest potrzebne, żeby się upewnić? No tak, nie działa jakiekolwiek narzędzia nawigacyjne na stanowisku dla pilota. Okay. To jest najważniejsze, brak komunikacji. I to właściwie tyle. To właściwie tyle. Okej. Okay. Docieracie do Stokrotki. Wylatujecie ją na zewnątrz. Mhm. I? No i najpierw się biorę za androida. Dobra. A ty tam lecę koło tej anteny. Stoję koło anteny. Dobra. To ja bym chciał u ciebie test techniki. Mhm. Mogę mu pomóc? Tak. No, mu pomagam. Masz coś techniki chociaż jeden? Mam sprytu 3. Dobra, dobra. Spoko. Czerwone to z czerwonym, zielone z zielonym. To właśnie jest plus 1. Ile masz techniki? 3. A, 3 plus 2? Tak, plus 1. Okay. A plus 1 pomysł sobie wziąłeś? Tak, tak, wziął. Chyba, że palnik mi pomaga. Chyba nie jest taki rodzaj techniki. Lutownicę może? A co ci co palnik daje? Technikę nie, do obsługi 2. Ciężkiego... Technika plus 2? No, może to są grube kable, no trzeba wtedy. Poczekaj,
Nie, poczekaj, poczekaj. A rzucaj wtedy z tym palnikiem. Ja nie, żeby nie używali. Może jest w stanie się dostać po prostu do pewnych miejsc łatwiej. Tak, ja wiem oczywiście, ale. Tylko jak To jest to lepsze z techniki. No ty masz cutting torch. Armor piercing. Ja nie jestem do tego. Ja mam 3 sprytu i 1 techniki. To wciąż mniej. Nie wiem, jak jesteś lepszy. Nie, bo ty mówiłeś, że ile masz sprytu? 2. No. Techniki 3. A, techniki 3, dobra. No, o wiele gorszy jestem. Ale gorszy. Ja na pewno jestem cenniejszy od ciebie za filmem. O Jezu! Kto ma większego, no? Chłopaki! No, to nie wiadomo dalej. Close combat. Kurde, już. Dobra, czemu nie? Okej. Okay. Taki mały tak. Lutownicę sobie wysuwasz z niego. Dobra, jest. 2 szóstki. Zrobimy to 2 razy szybciej? Okno. Weźcie. To jakieś 6. Dobra. To 2 godziny, to nawet jeszcze. Jest nawet wasza siema jeszcze przechodzi przez to. Co ty robisz w tym czasie? Naprawdę. To moglibyśmy jeszcze pójść. Właśnie w szkole laboratorium i wyciągnąć tą jej kartę. Cały czas nad wariantem tego, co ci zakończyłem. Ja go zarutowałem. Zobacz, jak to wyjdzie. Ona gdzieś tam się podłoży. Jeszcze na razie nic nie jest, wiesz, przesądzone. To myśmy z jakiegoś powodu zamknęli. To była ta czarna mazia. Ta karta w tej mazi leżała. A się odsuwam trochę. Biorę gwoździarkę do ręki. Ja się kiedy gdzieś pobliżu. Ejwa, czy to ty? Tak. Kim jesteście? Jesteśmy nową załogą Kronosa. Jesteśmy przybyliśmy ze statku Saturn. Dobrze pamiętam? Nie. Montero. Montero. Ze statku Montero. Odebraliśmy was sygnał SOS. I zastanawiamy się, czy mogłabyś nam wytłumaczyć, co dokładnie się stało na statku. Jesteśmy na pokładzie Kronosa? Nie, jesteśmy na pokładzie naszego dronu. Kronos jest pod nami. Ona się podnosi? Podchodzi do okna, patrzy? Antena wciąż nie działa. Tak, my jesteśmy tu po to, żeby ją naprawić. Mogłabyś nam mniej więcej powiedzieć, co się stało? No jak przebiegała wasza misja? Co się stało na statku? A gdzie jest kapitan? Nie żyje. Zamienił się w jednego z tych stworów, w jednego z potworów, które były na statku. Ktoś przeżył? Jeszcze nie wiemy. Według naszej wiedzy nie. Skąd on w ogóle wiedzieć, że mogę wam ufać? My jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy są w stanie doprowadzić ten statek na ziemię. Nie wiem, czy powinien wracać na ziemię. To jest bardzo dobra informacja. Dlatego chcieliśmy cię zapytać, o co dokładnie tutaj chodzi. Kim jest ta cała Clayton i tak dalej. Agentka Clayton. Prawa ręka kapitana. Żyje? Nie wiemy. Całe piekło zaczęło się, gdy wracaliśmy z planety LV-1113 z układu Dalkonii 26, gdzie została wysłana ta cała jednostka badawcza z dużą załogą naukowców. I udało się odzyskać artefakty na miejscu ze składnikiem AO3959X.91-15. Czyli to jest składnik? Co to jest składnik? Składnik jest obcego pochodzenia. Bardzo niebezpieczny. Doprowadzał do licznych mutacji w ludzkich organizmach. Dodatkowo też na miejscu załoga natrafiła na bardzo możliwe, że nielokalną florę, która pod postacią czarnych purchawek dostawała się do organizmów. I ludzie stawali się nosicielami dla bardzo szybko rozwijających się obcych stworzeń. Straciliśmy wielu członków załogi, wybuchła panika.
Ludzie zaczęli się nie zgadzać z kapitanem. Mhm. Oni chcieli uciec. Niektórym się udało. Chcieli wysadzić statek. Kapitan był za tym, żeby wracać na ziemię. Naukowcom udało się wyodrębnić element mutagenny i stworzyć szczepionkę. Szczepionkę stworzyć na to z tych purchawek, co wychodzi, tak? Tak. A nie na ten czynnik AO. Nie. A gdzie jest przekonany składnik? Składnik został pobrany z kilku metalowych cylindrów na pokładzie planety. Mhm. Ale nie należy brać szczepionki. Zawiera w sobie elementy składnika AO3959X.91-15. Okay. Niestety po zażyciu szczepionki niektórzy ludzie zaczynali ulegać mutacjom właśnie niespowodowanym zarodnikom przez zarodniki. Okej, okay. Jakie są objawy tego, czy ktoś może stać się mutantem? Były zgłaszane bóle głowy, stawów, otumanienie, zwiększenie kości twarzoczaszki. Dochodziło do rozrostu mózgu, cofnięciu zachowań do prymitywnych. Bardzo wysoka agresja, siła i szybkość. Zobaczyłam jedno z chodzących tych swoich na pokładzie. Zauważyłam, że skoro ignoruje mnie, mam pewną przewagę i chciałam oczyścić statek. Ale niestety moja przewaga była tylko iluzją. Niestety w odwecie rzucił mną o ścianę i wtedy mój system się wyłączył. Więc chyba powinnam wam dziękować za przywrócenie mnie do funkcjonalności. Czy po przyjęciu szczepionki jest jakaś możliwość, jest jakiś antidotum? No nie udało się go odkryć naukowcom. Wybuchł bunt i dlatego zostało to odcięte. Część ludzi, która była z kapitanem, zabarykatowała się w sali kriogenicznej. Może tam jeszcze są. Ten składnik, o którym mówiłaś, był przechowywany w tej części naukowej? Wszystko działo się tak szybko. Bardzo możliwe, że w obu laboratoriach nad nim pracowano. W laboratoriach naukowych 1 i 2. Laboratorium 1 i 2 to jest to, co myśmy widzieli, tak? No, wszystkie widzieliście. Jest medyczne tak, tak. I naukowe 1 i 2. A to jest to, co jest na statku jeszcze cały czas. Tak, 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 tak. No przynajmniej to, co zostało tam przeniesione. Podczas snu kriogenicznego próbowałem naprawić statek, ale nic z tego. Czy byłabyś w stanie zbadać kogoś pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia mutacji? Mogłabym spróbować. Okej. Okay. Ale nie udało się... Rozwija się to tak szybko, że nie udało się nikomu na to szczepionki. Okej, okay, czy mogłabyś przebadać w takim razie teraz nas? No potrzebowałabym dostęp do sprzętu medycznego, ale to nie jest moja podstawowa funkcja. Sobie zestaw chirurgiczny i apteczkę wystarczy ci? No niestety. Okej. Okay. Potrzebne byłoby laboratorium, badanie krwi. Może możliwe, że jest w stanie badaniem krwi wykryć prądki składnika. AO3959X.91-15. Dobrze. Fred, moja propozycja jest następująca. Wracamy teraz szybko na stokrotkę. Nie możemy pozwolić, żeby statek dotarł na Ziemię. Jesteśmy dokładnie do samego zdania. Artefakty Clayton są zabójczą bronią, która może doprowadzić do zagłady całej ludzkości. Te artefakty są dalej na statku. Nie wiem, gdzie się znajdują. Clayton ma na pewno gdzieś się ukryte. Masz pistolet jeszcze? Oddaję kapitanowi. Na stokrotce rozumiem, nie ma żadnej broni. Była zbrojownia. Na stokrotce. A, u was nie ma. Dobra, słuchaj, robimy tak. Wracamy na stokrotkę. Rozwalamy Clayton, przykro mi bardzo. Znaczy na Kronosa. Na Kronosa. Mhm. Rozwalamy Clayton, badamy się po kolei. Kto nie jest zarażony, wraca na ziemię. Kto jest zarażony na bank, ktoś z nas jest. Włącza autodestrukcję na Kronosie. No nie ma innego wyjścia.
Jak ktoś jest zarażony, to i tak powinien. I rozwalam... A nie, mówię, jeszcze nie znaleźliście sposobu, żeby uleczyć tych, którzy zostali wykryci. Cała panika wydarzyła się w 48 godzin po opuszczeniu LV-1113. Ja już siadam za stery, powoli się tam kieruję tego. Słuchajcie, napotkaliście, uruchomiliście Eivę, która może oznaczać dla was jakąś szansę na wyjście z tego wszystkiego. Przyjęliście szczepionkę, która według niej zawiera w sobie ten składnik obcego pochodzenia, który mutował wszystkich. Możliwe, że ma wiedzę, jak tego uniknąć. Na pewno wie, co się stało, wie, jakie składniki są niebezpieczne, jak może poradzić sobie nawet z tym wirusem. Jest androidem, więc te wynaturzenia, może nawet obcy, mógłby ją ignorować, jeżeli jeszcze jakieś są na pokładzie. Więc Eiva okazuje się dla was iskierką nadziei, która niestety szybko gaśnie, ponieważ ktoś uruchomił silniki Kronosa, a sam statek zaczyna ruszać w nieznaną drogę. Dziękuję wam bardzo za akt drugi tej przygody. Mm-hmm. Kurwa, jestem przekonany. Ja jeszcze musiałem odjebać wtedy, jak szliśmy z tego magazynu, jak to gówno wyskoczyło. Mówię, nie będę psuł przygody. Od razu wtedy powinno się ją w łeb wziąć. Ja tylko chciałem, żeby ona ten tablet odblokowała, ale to myślałem, że najpierw ją jakoś palnikiem przepalimy czy coś. Słuchajcie, dziękuję bardzo za też bardzo dziękuję. Drugi. Został jeszcze jeden. Dajcie mi swoje agendy, zobaczymy, czy je spełniliście. No, długo nam zajął ten akt drugi. No jednak tak, jednak 3 godziny. Ale tak, ale działo się, dużo się działo. Ale były ciekawe. Bardzo fajnie to się rozwija. No. Ja no, zakładam, że powinniście być w stanie. Jeszcze jak statek dopiero zaczyna, okay, to jest wypełnione. Dolecia do hangaru. Lecimy. Aż tak szybko. Szymon, to jest pierwsza, ja ją wyrzucę już. Tak. Czy ty masz notatki? Nie, wy sam mam notatki. To trzymaj. Wy sobie te fotkę tylko zrobię z niej. Aż tak szybko to się nie rozpędzi. To pamiętam twój, tu ci się udaje. Masz punkt fabuły, dzielam też. Też zużyłem. Nie. Ty nie zużyłeś też w końcu. Bo forsowałeś się. Tak, nie zużyłeś. Okej, okay, jak najbardziej tak, uważam, że to jeszcze? Jest tak. Jeszcze? Okej, okay, dobra. Już tak powiem, nie jest w tym momencie niemożliwe wykonanie tego, więc jak na razie idziesz w dobrym kierunku. No, to jest dobrze. Już wywalam obie. Już tak powiem, to pierwsze zdanie jest najważniejsze i to ci się udało. A nam idzie dobrze. Okej? Okay? Michał to schowa, później sobie obgadamy to, co miało, jak skończymy. Tak. I teraz słuchajcie, dobra, a czekaj, pożegnamy się, bo musimy wyłączyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Aktu drugiego. Na razie zapraszamy na trzeci. Za pół roku, tak.